Słuchać, żeby usłyszeć wrażliwe rozmowy o rzeczach ważnych podcast Piotra Żyłki. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, tradycyjnie o której sobie włączyliście to nagranie, z tej strony. Piotr Żyłka, to jest podcast Słuchać, żeby Usłyszeć. Dziś jesteśmy we Wrocławiu, a dokładniej mówiąc, jestem w mieszkaniu Marzeny Erm. Jak się przed chwilą dowiedziałem, faktycznie jest to Marzena Erm, w sensie, że jest to jej nazwisko, bo ja przez chwilę myślałem, że to może jest jakiś skrót albo jakiś taki utajnienie się Facebookowe przez podawanie fragmentu nazwiska, ale nie. Marzena faktycznie tak się nazywa. Skąd ja się tu wziąłem? i dlaczego tu przyjechałem. Trudno jest powiedzieć, żebyśmy z Marzeną się jakoś bardzo długo znali, bo tak naprawdę intencjonalnie to dzisiaj pierwszy raz tak dłużej się widzimy. Gdzieś ustaliliśmy w ostatnich dniach, że spotkaliśmy się raz gdzieś przelotem na wydarzeniu religijnym, nazwijmy to, ale no żyjemy w takich czasach, że w przestrzeni facebookowej można się obserwować nawzajem i trochę gdzieś coś o swoim życiu wiedzieć i tak właśnie ze mną i Marzeny działalność publiczno-autorsko-dziennikarską obserwuję od kilku ładnych lat. Najpierw to były po prostu artykuły związane z szeroko pojętą przestrzenią wrażliwości, czasem duchowości, a od jakiegoś czasu. A szczególnie od kilku miesięcy, bardzo mocno moją uwagę przykuło to, co Marzena pisze, a w zasadzie czym się dzieli w kontekście sytuacji, w jakiej się znajduje w, w swoim życiu, w kontekście mierzenia się z chorobą. I to są takie rzeczy, które z jednej strony są dla mnie ogromnie poruszające, z drugiej strony uważam, że one są bardzo mądre i jest bardzo ważne, żebyśmy w taki sposób publicznie o różnych rzeczach związanych ze zmaganiem, się z chorobą mówili, dlatego do Marzeny przyjechałem i trochę ją w tej rozmowie spróbuję. Otworzyć na tyle, na ile będzie chciała i na ile będzie gotowa, żeby tym wszystkim, co się w niej dzieje i co w związku z tym myśli, chciała się z nami podzielić. Cześć Marzena, dzięki ogromne za to, że zgodziłaś się, żebym tutaj do ciebie przyjechał. Cześć Piotrek, cieszę się. Zwłaszcza, że też byłeś dla mnie takim obiektem takiego podziwiania ci w internecie i w ogóle Twoich wszystkich autorskich tekstów, więc cieszę się, że w końcu mam cię na żywo. Marzena, zaczniemy od retrospekcji. Cofnijmy się kilka ładnych lat. W czasie, żebyśmy mogli zrozumieć nie tylko to, w jakiej sytuacji teraz jesteś, ale to, co już. X lat temu zaczęło się wydarzyć w Twoim życiu. Nie będę tutaj sam robił tego wstępu, nie będę przedłużał. Powiedz, ile lat się cofamy i w jakim momencie pierwszy raz dowiadujesz się, że choróbska sprawiałem, że Twoje życie się zmienia. To było na studiach uzupełniających, więc miałam wtedy, zdaje się, 21 czy 22 lata i dowiedziałam się w czasie studiów, że choruje na kłoniakach Oczkina. Co było dla mnie totalnie szokiem, bo byłam zawsze aktywna, odżywiałam się dość zdrowo. Na dodatek zawsze miałam pozytywne nastawienie do życia, do rzeczywistości. No, a przecież utarło się przekonanie, że jak się ma właśnie pozytywny stosunek do życia i jesteś optymistą, no to generalnie dłużej żyjesz, masz lepszą odporność itd. i tak dalej. Ja faktycznie byłam osobą niechorującą. Nigdy nie miałam migreny, bólów menstruacyjnych, zgagi. No, generalnie do dentysty też nie musiałam chodzić. I uważałam się za mistrzynię zdrowia. I nagle się okazało, że miałam raka zaawansowanego. To był dla mnie. Totalny wstrząs. Nie potrafiłam sobie poradzić na bardzo wielu etapach, i rozmowy z najbliższymi, i w ogóle tego, jak się poruszać w służbie zdrowia, z którą przecież nie miałam do czynienia, bo nie korzystałam, bo nie miałam potrzeby. Więc to było coś, co było naprawdę niezwykle trudne. No ale wydawało się, że jakoś przez to przebrnęłam. To wprawdzie trwało 4 lata, straumatyzowało mnie. Zaczęłam mieć po tym okresie leczenia, taki paniki, w momencie, w którym miałam jakieś skojarzenie z chemioterapią, czy w ogóle z podawaniem mi kroplówki. Nawet jeśli to była kroplówka z celą fizjologiczną, to już tak moje ciało zapamiętało, że kroplówka wiąże się z wymiotowaniem, chorowaniem całego organizmu, że jakby nie byłam już w stanie tego w pewnym momencie przejść. Musiałam to jeszcze wszystko, um, wszystko przerabiać. Trwało to 4 lata, miałam też 3 autologiczne przeszczepy szpiku, radioterapię, no mnóstwo tego było. To było takie bardzo, bardzo ciężkie leczenie, ale wydawało się, że już się wszystko skończyło, że ono się zakończyło. Minęło te pięć lat, o których się mówi, że jest takim kluczowym czasem. Po całkowitej remisji, kiedy jeśli nie ma nawrotu, to prawdopodobnie już go nie będzie. Czyli zaczęłaś żyć tak jakby w perspektywie, jakby udało się wygrać z chorobą i powinno być dobrze. Tak i w ogóle samo przechodzenie choroby nowotworowej i tego, w ilu ja się nowych sytuacjach musiałam odnaleźć, że nie dokończyłam studiów, że musiałam przerwać pracę, musiałam wrócić do rodziców, bo dostawałam 600 złotych renty, za co nie byłam w stanie się w ogóle jakkolwiek utrzymać, totalnie w ogóle zmieniło moje życie. I kiedy już myślałam, że już jest wszystko w porządku, to po paru latach, chyba już po siedmiu czy sześciu latach okazało się, że coś się zadziało w moich płucach, coś tam się dzieje. Były podejrzenia, że to po COVID, że to jakaś może grzybica płuc, ale też nikt nie zrobił mi jakiejś bardzo szczegółowej diagnozy. Obawiano się, że to może być wznowa tego chłoniaka wcześniejszego, więc ja też Trochę czułam, że to może być ta wznowa, ale też z drugiej strony po tylu latach, bo lekarze mi mówili, że po 7 latach już od wyleczania się, no to raczej to już nie powinna być wznowa. Ale nie miałam absolutnie żadnej sugestii, że to może być jakiś inny nowotwór na przykład, nie? No i co? I w zasadzie miałam robioną biopsję jednego z guzków wśród piersiów i okazało się, że mam nowotwór płuc i to już rozsiane. Z przerzutami. Co było dla mnie totalnym szokiem, bo kompletnie nie wyobrażałam sobie, że to w ogóle może być jakiś nowotwór, co dopiero płuc, nie palę papierosów. No i to był dla mnie taki wstrząs i takie trochę zakończenie tej mojej wizji tego, że w końcu moje życie zacznie być normalne. W momencie jak usłyszałaś tą diagnozę o nowotworze płuc z. Przerzutami. Mhm. Pamiętasz ten moment? W sensie, co się w tobie działo? Miałam poczucie, że ktoś mi po prostu strzelił mąkroszmatą w twarz. Nie miałam jakiegokolwiek podejrzenia, też nikt mi wcześniej nie zasugerował, że to może być rak. Pewnie nie chciano mnie straszyć, ja to rozumiem. I ja w tym momencie pamiętam, że byłam na wizycie u lekarza ze swoim chłopakiem i całe szczęście, że ze mną był, bo ja wpadłam w taki szloch i taką rozpacz, bo już będąc traumatyzowanym po poprzednim leczeniu, ja absolutnie nie byłam gotowa na to, żeby przejść przez to drugi raz. I jakby nie Michał, który był w stanie się wsłuchać i był w stanie reagować na to, co mówi lekarz, no to ja bym chyba nic z tego nie zarejestrowała. Po prostu miałam wrażenie, że mam ciemność przed oczami i po prostu nie potrafiłam rejestrować. Jedyne, co usłyszałam, to, że jest zaawansowany nowotwór i, i kompletnie już jakby nic innego do mnie nie docierało. No a cała potem diagnoza jeszcze. Po pierwsze dowiedziałam się, że mam w stopniu 3 nowotwór, tych stopni jest 4. Czyli co to znaczy? Stopień 3B to znaczy, że jeszcze można zrobić leczenie radykalne, czyli takie, które doprowadza do całkowitej remisji, czyli daje szansę na wyzdrowienie, ale jest to bardzo trudne, właśnie są przerzuty, ale nie na tyle odległe, żeby dyskwalifikowało mnie w ogóle z wyleczenia się. Co było dla mnie i tak już mega jazdą, bo nawet gdybym dowiedziała się, że mam jednego centymetrowego głuska w płucu, to byłoby to dla mnie. Okropnie obciążające, a jeszcze ja dowiedziałam, że mam po prostu zalane te płuca, wezuchone, gdzieś w innych miejscach, no generalnie całkiem sporo tego poszło. I to już było dla mnie ciężkie do zniesienia. Później się jeszcze okazało, że w czasie robienia takich dodatkowych badań, żeby sprawdzić, czy gdzieś się coś jeszcze nie dzieje, zupełnie profilaktycznie miałam zrobiony rezonans mózgu, dlatego że przy raku płuc często przerzuty do mózgu są, no występują. No i to było tak, że jakby dowiadując się, że mogę mieć to leczenie radykalne. Oczywiście cały czas byłam spanikowana tym, przez co będę musiała przejść, bo to leczenie radykalne chemioterapią i radioterapią jest bardzo obciążające dla organizmu. Ja już wiem, co to znaczy, jak chemia jest obciążająca dla organizmu, więc bardzo mnie to przestraszyło, ale jednak dawało jakoś nadzieję, że coś może się jeszcze odmienić, że ja mam szansę wyzdrowieć, skoro mam szansę na leczenie radykalne. Na wszelki wypadek jednak uznano, że zrobią mi jeszcze rezonans mózgu, żeby się upewnić, że tam nic nie ma. No i się okazało, że jest. I o ile wcześniej podczas informacji o tym, że mam leczenie Radykalne, które daje mi to szansę na wyzdrowienie. Wiedziałam, że mam lepsze rokowania, co najmniej pięcioletnie rokowania, a nawet dłuższe, to o ile przy do mózgu ta sytuacja się diametralnie zmienia. A jeszcze wracając do leczenia radykalnego to okazało się, że sprawa też nie jest taka łatwa, że podajemy mi leczenie i ślub, bo te miejsca, które były teraz zajęte przez raka płuc, były też zajęte wcześniej przez chłoniaka. I one już były naświetlane. I ponowne naświetlanie tych samych miejsc grozi martwicom płuc i w ogóle martwicom tych kluczowych miejsc około serca. Więc to tak czy siak była bardzo niebezpieczna opcja i było to poddawane dyskusji, czy ja to w ogóle mogę mieć. Jeden lekarz powiedział mi, że nie mogę, profesor zresztą. Potem pojechałem do innego profesora i okazało się, że on może. W sensie, że u niej w klinice robi takie rzeczy, więc ja byłam no niesamowicie szczęśliwa, że jednak mam szansę na to, że mogę być zdrowa. To będzie bardzo trudne, nie wiadomo, czy to się uda, ale czasem się udaje. Mhm. No i w momencie, w którym wydawało się, że jakiś plan leczenia już jest skonstruowany, to zrobiono mi jeszcze ten profilaktyczny rezonans mózgu. Jak go odebrałam, to byłam już kompletnie wstrząśnięta, bo okazało się, że mam tam co najmniej 15 guzów, bo nie wszystkie można było zobaczyć na tym badaniu. I dla mnie to był taki szok, że ja nawet. Nawet się nie rozpakałam. W sensie takim, że to była dla mnie abstrakcja. Zadzwoniłam do lekarza, on mi potwierdził, że tak, to co czytam, to właśnie to, to znaczy. Pamiętam, że zajrzałam potem w Google, bo wcześniej starałam się i to było takie postanowienie, mnie i mojego chłopaka, że nie czytamy nic o stadniu mojej choroby i o przerzutach, które mam. Bo potrzebujemy teraz być zmobilizowani do tego, żeby szukać dla mnie drogi leczenia, żeby znaleźć najlepszych lekarzy. I jak zaczniemy wpadać w panikę, to po prostu to nas obezwładni i nie będziemy w stanie być sprawczymi w tym wszystkim. Więc pierwszy raz dopiero zajrzałam do internetu w sprawie tej, tej mojej choroby i tych przerzutów i przeczytałam tam wtedy, że tylko 10% pacjentów dożywa roku w tej chorobie. I to nadal było dla mnie tak niesamowicie wstrząsające, w sensie tak totalnie odrealnione, że ja nadal nie płakałam. I dopiero pamiętam, jak przed Michał do mieszkania, i ja mu o tym powiedziałam, bo nie chciałam mu mówić tego przez telefon, to dopiero wtedy się popłakałam i poczułam ciężar tego. A z kolei Michał był totalnie w szoku i nie mógł w to uwierzyć. No i jakby on wtedy pozostał w tym, tej takiej dysocjacji w tej sytuacji, w tym wykluczeniu tego, że coś takiego może się faktycznie, mogło się tak faktycznie wydarzyć. No i ja w tym momencie przeżyłam... Myślę, że mogę powiedzieć załamanie nerwowe i podjęłam decyzję, że chcę skorzystać z każdej możliwej pomocy, żeby lepiej się czuć bo w tym załamaniu, które wtedy przeżyłam, czułam się tak totalnie bezradna, że nie miałam ochoty wstawać z łóżka, a co dopiero szukać lekarzy, co dopiero jakkolwiek inicjować działania na rzecz tego, żeby zwiększyć swoje szanse na jak najdłuższe życie. No właśnie, bo w tym wszystkim jeszcze, bo ja miałam wizytę u lekarza, podczas której dowiedziałam się, że ok, że jakby rok życia z rakiem mózgu jest możliwy, u 10% pacjentów, ale że generalnie tak czy siak będzie to leczenie paliatywne, co było nadal dla mnie szokiem, że jak to paliatywne, paliatywne, czy czyli takie, które nie dąży do tego, żeby Cię wyleczyć, tylko żeby przedłużyć Ci życie z chorobą. I to już był dla mnie no na tą ilość wstrząsów kolejna rzecz, która była dla mnie za dużo. Bo o ile jeszcze mając szansę na wyleczenie, nawet jeśli to jest parę procent szans, 10% szans, to wiesz, że masz się czego złapać, że masz o co walczyć. Ale w momencie jak dowiadujesz się, że Twoja walka ma polegać na jak najdłuższym życiu z rakiem, to w ogóle kompletnie zmienia perspektywę tego, czego się wszczepić jako swojej nadziei, jak poprowadzić swoje życie. Przecież dopiero co zaczęłam to moje życie wyprowadzać na prostą. Znalazłam dobrą pracę, w której byłam zadowolona, mam chłopaka, mieszkamy, no jakby planujemy życie. I nagle, co z tym wszystkim? To było tak totalnie wstrząsające. Dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojego chłopaka, ja nawet nie byłam w stanie z moją rodziną o tym porozmawiać. Więc ja się nagrałam. Na WhatsAppie, znaczy zrobiłam w zasadzie jedną taką uniwersalną wiadomość, gdzie się nagrałam o tym, jak jest ze mną. Oczywiście długo czekałam na to, żeby nagrać się w momencie, w którym jestem niepłacząca, bo miałam poczucie, że nie chcę obciążać, czyli takie trochę poczucie, które no nie do końca jest dobre, ale o tym może później, o tym jak z rodziną się kontaktować, co jest dobra, co nie. Nie byłam w stanie powiedzieć nawet do telefonu o swojej mamie, tacie, rodzeństwu, co się dzieje, więc nagrałam się. Wszystkim i zrobiłam osobne nagranie dla przyjaciół, osobne dla najbliższej rodziny. A później, kiedy już chodziło o dowiedzenie się czegoś więcej, jakichś szczegółów, to Michał dzwonił, mój chłopak, wydelegował się z tym i jestem mu za to bardzo wdzięczna, że wziął ten ciężar na siebie, bo ja nie byłam w stanie tego mówić na głos w ogóle, a Michał był w stanie. Michał też cały czas jeszcze był w tym wyparciu, że w ogóle, jak to nie wyglądam na osobę, która jest leczona paliatywnie, czy ma być leczona paliatywnie. Więc on to za mnie załatwił i ja naprawdę mam wrażenie, że przez bity miesiąc nie skontaktowałam się z moją rodziną. To był Facebook, wiadomości, czasem nagrywanie się, ale to było dla mnie zbyt ciężkie. Mimo, że teoretycznie powinnam już być przyzwyczajona do tego, bo przecież chorowałam przez 4 lata wcześniej. Wydaje się, że wyniosłam z tego jakąś lekcję, że sama mówiłam innym, co warto robić, żeby się lepiej komunikować w chorobie. No i się okazało, że jestem w tym momencie, że mam to zrobić to totalnie nie potrafię temu podołać. No i tak zaczęły się moje wszystkie już przygody z leczeniem i w ogóle z chwytaniem byka za rogi, z radzeniem sobie z tym, jak w ogóle myśleć o nadziei, jak sobie ją w ogóle wyrobić, bo byłam totalnie w nadziei. się nadziei ja mówiłem ci zresztą o tym, nie tylko jak szykowałem się naszej rozmowy, ale jednym z takich pierwszych impulsów, kiedy pomyślałem, że chciałbym kiedyś z Tobą porozmawiać, ale wtedy jak to przeczytałem, to nie miałem w sobie takiej śmiałości, bo zdawałem sobie sprawę, że, no, że, że jesteś w bardzo trudnej sytuacji, ale wtedy, kiedy zakomunikowałaś pierwszy raz publicznie o tym, że masz taką diagnozę, to było. W kwietniu tego roku, tam właśnie ten wpis publiczny o tym zakończyłaś takimi słowami, a to był post bez nadziei w zawartości, bo jej akurat nie mam, nie mam i nie muszę mieć, żeby innym było łatwiej żyć z tą wieścią i nie muszę po to, żeby myśleli, dzielna jest i pełna nadziei. Cóż, czasem tak bywa, że się jej nie ma, ale wtedy się szybciej umiera. Więc oczekuję jej, wypatruję, a nawet ją wymyślam. Powiedziałaś o tym, że w momencie, jak dotarło już do ciebie wszystko i emocje zaczęły w tobie pracować, w końcu byłaś w stanie się popłakać, że przyszło jakieś załamanie nerwowe. Pytam, bo po pierwsze sam nie wiem, bo nie byłem nigdy w takiej sytuacji, a po drugie myślę, że. Wiele osób niestety w takiej sytuacji też się albo znajduje, albo znajdowało, albo może znaleźć. To załamanie nerwowe połączone z tym, że mówisz, że nie ma nadziei, a z trzeciej strony, że próbujesz jej się chwytać. W sensie, gdzie był taki moment w tej beznadziei, w tym załamaniu nerwowym, jak w ogóle to jest możliwe, że jednak zaczyna się czegoś chwytać, że zaczynasz szukać. No. Ja może wyjdę od tego, że to, o czym napisałam. Właśnie o tym, że tej nadziei nie mam, że było dla mnie w ogóle bardzo ważne wyrażenie tego. Bo ja do tej pory, również e, wcześniej funkcjonując tą chorobą chłoniaka, cały czas starałam się przekazywać innym nadzieję, dawać innym siłę. Przerwę ci tylko na chwilę, bo o tym nie wspomnieliśmy, a myślę, że to jest bardzo ważne w trakcie pierwszej choroby, którą przechodziłaś. Ty wtedy zaczęłaś prowadzić projekt bloga Rakija, i tam właśnie pisałaś o różnych swoich doświadczeniach i przemyśleniach związanych z chorobą, i to też właśnie była taka przestrzeń, gdzie Mimo trudnej sytuacji, w jakiej byłaś, no właśnie, starałaś się jakoś ludziom dawać nadzieję, tak naprawdę. Tak, i w pewnym sensie stałam się bohaterką dla wielu osób okay. i zauważyłam, że to bohaterstwo nie robi przysługi ani mi, ani tym osobom. Bo chociaż na blogu byłam szczera z tym, co przeżywam, to zazwyczaj ostatecznie starałam się wyciągać z tego dobro, wyciągać z tego nadzieję i pokazywać, że mimo wszystko mam siłę, że jestem w stanie wskrzesić się zmarłych i zacząć jakby żyć. No i w pewnym momencie podczas tej diagnozy kolejnej raka płuc, czułam znowu, że to mam, że chcę podzielić się bólem, ale jednocześnie nie chcę zostawiać czytelników z, z jakimś smutkiem. Miałam niewłaściwe, chore poczucie odpowiedzialności za ich stan, trochę nie troszcząc się o mnie, a troszcząc się o nich. I uznałam, że nie chcę być, że teraz ja potrzebuję nadziei, że nie jestem gotowa teraz, żeby dawać komuś nadzieję. I że jeśli wy jesteście gotowi, żeby mnie jakoś wskrzesić, Jakoś wesprzeć, to że ja to chętnie przyjmę, bo jestem bez siły w tym momencie. I to było dla mnie bardzo ważne: przyznać się w ogóle do tego, że teraz ja nie jestem już tą bohaterką, że teraz ja potrzebuję wsparcia, że jestem bezradna i kompletnie niezaradna w tym, co mam przed sobą. I to jest jakby pierwsza rzecz, że w końcu to ujawniłam. To było dla mnie takie przełamanie się z tego wyjścia z tego kombinezanu superbohaterki po to, żeby móc być w prawdzie i po to, żeby móc otrzymać pomoc, żeby na nią się otworzyć. Bo przecież jak się jest superbohaterem, to robi się wszystko samemu. I to była ta pierwsza, taka najważniejsza rzecz. Ta druga związana z nadzieją. Ja tak nie do końca jeszcze potrafię powiedzieć, czy ja nadzieję mam, czy nie. Myślę, że ją mam. Myślę, że ona mi się trochę wyrobiła z czasem, widząc, że jakoś to leczenie idzie. Na razie jest jakaś tam częściowa remisja. Ja wiem, że te wszystkie remisje, które mam, częściowe, czy mamy nadzieję, że kiedyś będzie całkowite, że one są czasowe, że to po prostu nie będzie wieczne. Ale faktycznie zaczęło mi się trochę udawać, zmieniać swoje nastawienie do tego, do czego mam szczepiać swoją nadzieję. Że teraz perspektywą dla mnie optymistyczną jest 5 lat i dłużej, bo znam osoby, które żyją 5 lat z tą chorobą z przerzutami. I że to jest dla mnie ta pozytywna nadzieja, ale było dla mnie to. Na maksa trudne w ogóle zmienienie sobie myślenia na ten temat. Bo jak myśleć o nadziei, kiedy nie masz szansy na wyzdrowienie? Kiedy myślisz, że nadzieją jest dla ciebie to, że przeżyjesz maksymalnie dużo lat z chorobą nowotworową? Więc to był kawał pracy dla mnie uznałam, że w ogóle chcę skorzystać z wszelkich możliwości tego, żeby wzmocnić się przede wszystkim psychicznie. Więc zdecydowałam się na leczenie psychiatryczne. Poszłam pierwszy raz w życiu do psychiatry. Zdecydowałam się na leczenie u psychoonkologa i to wszystko mnie bardzo wsparło. Cieszę się też, że się przełamałam i że poszłam do tego psychiatry, bo ja byłam wcześniej taka... Wiesz, teoretycznie wiedziałam, że psychiatra jest po prostu lekarzem układu neurologicznego i to nie jest leczenie dla wariatów, tylko po prostu leczenie w sytuacji, w której układ nerwowy na przykład jest bardzo przeciążony. Źle funkcjonuje, ale gdzieś te stereotypy były we mnie na tyle jeszcze silne, że miałam na początku jeszcze problem z tą decyzją. Ale jak już poczułam, że jestem przyparta do muru i że naprawdę nie mam zasobów do tego, żeby sobie poradzić, to uznałam, że, że chcę skorzystać. I umówiłam się do psychiatry i biorę przeciwlękowe leki, i umówiłam się do psychonkologa, i tam przygotuję z nim wszystkie rzeczy, o których. Prawdopodobnie bym nikomu nie powiedziała, a nie przegadała nawet z chłopakiem, bo wiesz, jakby wokół tego, co się wydarzyło, pojawiło się mnóstwo problemów nawet w związku czy w relacjach. I nie chodzi o to, że my się zaczęliśmy kłócić, tylko o to, że nawet pojawiły się we mnie takie stany, które oceniałam jako takie niskie, na przykład, wiesz, miałam wizję tego, że mogę wkrótce umrzeć, więc zaczęłam być na przykład, to wiesz, to brzmi totalnie abstrakcyjnie, ale nie robię sobie z tego powodu wyrzutów, że, że miałam takie myślenie, bo wiem, że to myślenie dotyka osób właśnie w takim stanie jak ja, że miałam nawet coś takiego, że o Jezu, a może Michał, właśnie mój chłopak, on teraz może będzie myślał o tym, z kim będzie, jak mnie nie będzie. Wiesz, że nawet taka zazdrość mi się włączała, nie? Jakby o to, czy może on już sobie coś zakłada, że może sobie o czymś myśli. I to są tematy, z którymi nie wychodziłam do Michała, ale wychodziłam z nimi do mojej psycholożki. I tych tematów było mnóstwo. Życie się tak odwróciło do góry nogami, że ja potrzebowałam porozmawiać z Michałem na przykład na temat kredytu na mieszkanie. Że co w momencie, jeśli wiemy, w jakim jestem stanie i jakie mam perspektywy na życie, co w momencie kredytu i tego, że ja go z nim nie spłacę prawdopodobnie? Wiesz, ja miałam potrzebę, przegadanie dużo trudnych rzeczy, a jednocześnie czułam, ale też to było dla mnie wspierające. Że Michał to jakby wypiera, że on w ogóle nie widzi takiej opcji, że to się nie uda, że on słyszał o osobach, które żyją z tym 5 lat, 10 lat, że może się z tym uda coś jeszcze zrobić, że mogą powstać nowe leki. I o ile na początku tak mnie trochę to smuciło, że nie jestem w stanie troszeczkę porozmawiać o alternatywach w sytuacji, gdybym umarła, to jednak to jego przekonanie o tym, że, że może coś się wydarzyć, że będę żyła dłużej, że to leczenie, które biorę jest na razie skuteczne, że mija już prawie pół roku od diagnozy. Więc już jestem w tych 10%, a nadal jest, że ze mną wszystko ok. Ja się czuję naprawdę dobrze. Poza tym, miałam też to szczęście, że okazało się, że należy do może kilkunastu procent osób z rakiem płuc, które mają jakąś specjalną kombinację genów, na które są leki. Nie leki, żeby wyleczyć, ale leki, żeby przytłumić chorobę. I na tych lekach są ludzie, którzy żyją parę lat. Co teraz zaczyna być dla mnie jakąś optymistyczną opcją, ale jak się o tym dowiedziałam, że to ma być dla mnie coś zadowalającego, bo to mi daje dłuższą perspektywę, to było to dla mnie śmieszne i nie byłam w stanie absolutnie podzielić entuzjazmu osób, które mówiły mi Jezu Marzena, masz tą mutację, możesz dostać leczenie celowane, bo to dla mnie znaczyło i co to jest dla mnie za radość, że ja nie będę żyła pół roku, tylko będę żyła parę lat, więc kompletnie nie potrafiłam tego przyjąć i nawet wiedzieć o tej mutacji która przecież kilkukrotnie przedłużała mi życie, nie sprawiła u mnie zaraz żadnej radości. Ja dostałam od Niechała kwiaty, przyszła koleżanka pogratulować. No, zasadniczo kompletnie tego nie czułam i raczej walczyłam nie może inaczej. Starałam się opuścić to oczekiwanie wobec siebie, że się muszę cieszyć z tych wszystkich rzeczy. I przyjąć, że teraz mam także się nie cieszę. Że jest to dla mnie jeszcze cały czas zbyt trudne, żeby myśleć o perspektywie kilkuletniej. A nawet jak będę miała kupę szczęścia dziesięcioletniej, nie znam jeszcze osoby, która żyje tak długo na tych lekach. Znam osobę, która żyje 4 lata, słyszałam już o osobie, która żyje 8 lat, chyba w Holandii. Więc to są rzadkie przypadki, ale staram się kurczowo trzymać tego, żeby dążyć do takich parametrów przeżycia albo jeszcze większych. No i właśnie jakby w trzymaniu się tej nadziei pomaga mi psychiatra. W zasadzie lekami i pomaga mi psycholog, psychonkolog, bo wyciąga ze mnie myśli, które są dla mnie toksyczne, które utrudniają mi wyleczenie. Bo ja na przykład wcześniej kompletnie nie zakładałam, że mogę żyć dłużej. Że skoro statystyka mówi tak i tak, no to ja za pół roku umrę. No i minęło to pół roku, niemalże. A ja czuję się świetnie i jest raczej lepiej niż gorzej. Więc ta nadzieja zaczyna mi wracać. I takim objawem też tej nadziei pokazywałam Ci dzisiaj ten kwiatek, epipremnum. I to jest specyficzny rodzaj rośliny. Akurat ten gatunek, który bardzo wolno rośnie. I dałam do niego ogromną tyczkę bambusową, żeby się wokół niej plótł. I to, że dałam tą ogromną tyczkę bambusową, jest dla mnie o tym, że ja mam nadzieję na to, że ja to wszystko zobaczę, jak to urośnie. Dlatego, że ta roślina, żeby dojść do tej tyczki, to zajmie parę lat. Więc ja, jakby planując tą wielką tyczkę, tam w drugim pokoju mam tą samą roślinę z tyczką pod sam sufit, planuję, że. Że, jakby taka perspektywa jest przede mną też, nie tylko przed tą rośliną. I ona jest naprawdę dla mnie symbolem tego, że pojawiła się u mnie nadzieja na to, że będzie lepiej, że to wszystko może zadziałać dłużej. I traktuję tą roślinę i tę bambusową tyczkę, która oczekuje, aż się ta roślina wokół niej owinie, jako właśnie symbol tego, że nadzieja jest i że mogą się różne rzeczy wydarzyć dobre, i że oczekuje na to wszystko. Więc tak to chyba z tą moją nadzieją jest. O tym, że w tym procesie jakiegoś budowania w sobie jakiejkolwiek Perspektywy, no, używamy tego słowa nadziei w takiej sytuacji. Pomaga ci psychiatra, pomaga ci terapia, psychonkolog i mówisz, że teraz, zresztą to widzę, no, siedzimy tu już dłuższy czas, rozmawiamy sobie, masz w sobie bardzo dużo takiej energii, której czasami ja na co dzień nie mam i chciałbym taką mieć. Jesteś fantastycznie kolorowo ubrana, a twoja szafa po prostu eksploduje kolorami i na to wszystko się niesamowicie patrzy. No ale podejrzewam, że. Powiedz mi, czy tak jest, czy nie jest, że jednak żyjąc z taką perspektywą, że to wszystko w tobie jest, no i że dalej mówimy o leczeniu takim, które ma wydłużać twoje mm. życie, czy zwiększać jakoś jakość twojego życia, kiedy ja sobie myślę, że byłbym w takiej sytuacji, pewnie są takie dni, czy takie poranki, że się budzisz... A może tak nie jest? Nie wiem, czy masz takie momenty, że włącza się w tobie jakiś taki paniczny lęk, totalna beznadzieja, czy takich sytuacji nie ma? Mam takich sytuacji bardzo wiele i o ile teraz są ciut rzadsze, to oprócz tego, że brałam leki przeciwlękowe, to miałam jeszcze na awarię Xanax, czyli hmm. na takie sytuacje, w której wpadam wręcz w panikę. W ogóle panika naprawdę... Ja w ogóle sobie nie zdawałam kiedyś sprawy z tego, że ja w ogóle wpadam w panikę nie wiedziałam, że to, że jest mi bardzo duszno, że mam przeraźliwy lęk, który wręcz prowadzi mnie do myśli samobójczych, bo chcę to skończyć, to co teraz czuję, to gdyby nie fakt, że gdzieś przypadkowo wyczytałam, że to są objawy paniki, to nie miałabym pojęcia, że, że tak się dzieje. Więc na te momenty takiej szczególnej bezradności i takiego poczucia, że sobie nie poradzę, że się bardzo boję, że czuję wręcz duszący mnie strach, który powoduje, że zapada mi się klatka piersiowa, że w tych momentach biorę Xanax, że on jest w stanie jakby zadziałać od razu, ale na dłuższą pracę u psychologa jest właśnie to, żeby zacząć sobie radzić z tym inaczej niż tabletkami, bo to też może działać uzależniająco jest bardziej takim trochę plastrem na ranę, a nie sposobem na to, żeby działać w taki sposób regulujący właśnie cały czas lekami. Często zdarzało mi się również w nocy, że budziłam się o trzeciej i myślałam sobie, ja pierdolę marzyna, masz raka płuc z przerzutami do mózgu, masz leczenie paliatywne i w ogóle o czym ty myślisz teraz? Że zaczęłam zauważać, że sama dyscyplinuję siebie w momencie, kiedy myślę o czymś daleko przyszłościowym, że przecież na ale to w ogóle myślisz o dzieciach, w ogóle to się nie wydarzy. nie? W sensie, że od razu się szybko zaczęłam dyscyplinować, że te myśli, które związały się z. Daleką przyszłością, że one są dla mnie niedozwolone, przecież że ja tutaj muszę, wiesz, pilnować, żeby myśleć teraz o tu i teraz i jakby mam nie uciekać w rzeczy, rzeczy nierzeczywiste, nie? A psycholożka mnie uświadamia, że to myślenie o przyszłości, po pierwsze, nie jest wykluczone, bo wyjątki się zdarzają. Są ludzie, którzy znacznie dłużej żyją z tą chorobą, i że skoro to się zdarza, to ja też mogę przyjąć, że jest to dla mnie możliwe. A dwa, że faktycznie. Fakt tego, że ja myślę o swojej przyszłości dalszej, jest takim zdrowym dla mnie objawem tego, że nie zatrzymałam się tylko na takim wkręceniu sobie, że mam odtąd, dotąd życie i koniec. Bo statystyki naprawdę są przerażające. Co ciekawe też odnośnie leczenia np. tego przeciwlękowego, ale no mówiąc prost, Xanaxem, to działa na mnie również w taki sposób, że jeśli ja wiem, że mam go przy sobie, to on mnie jakoś uspokaja. W sensie samo jego posiadanie w kieszeni. Że wiem, że jeśli wydarzyłby mi się jakiś atak paniki, albo byłabym jakoś niewiarygodnie przerażona tym, że mam za chwilę ważną wizytę z onkologią i mogę się dowiedzieć trudnych rzeczy, to ja wiem, że mam ten Xanax i czasami z niego korzystam a czasami nie, ale samo to, że mam go sobie, już działa na mnie uspokajająco, bo w momencie, kiedy podejrzewam, że stres dojdzie do tego poziomu, że ja nie będę w stanie porozmawiać rzeczowo z lekarzem, bo będę cały czas przy sobie, przy tym, żeby oddychać, żeby nie zemdlać, żeby się nie rozpłakać, to ja w tym momencie, ja nie jestem w kontakcie z lekarzem, ja nie pamiętam, co on do mnie mówi, jakby nie potrafię świadomie do tej rozmowy podejść jako partner, tylko słucham i kiwam głową, więc czasami samo to, że mam przy sobie ksanas, który działa błyskawicznie, pomaga mi w tym, że nie boję się tak podejść do wizyty, bo wiem, że awaryjnie mam jakąś pomoc dla siebie. Więc to tak też u mnie działa, że na razie na tych polach sobie pomagam tak jak mogę, a psychonkolog pomaga mi sobie poradzić, dając mi narzędzie do tego, żebym potrafiła sama zająć się swoim lękiem i sama go zredukować, żebym nie musiała korzystać tak cały czas z leków i też żeby w ogóle ogólnie mój stan samopoczucia i żeby te wszystkie lęki, które tłumią we mnie chęć życia. Mimo, że przecież te lęki wiążą się z jego stratą, żeby one nie paraliżowały mojego dnia codziennego. Czyli, biorąc pod uwagę wszystkie twoje doświadczenia, całą historię, uważasz, że to jest ważne, żeby osoby mierzące się z chorobami, w szczególności takimi no, bardzo trudnymi sytuacjami chorobowymi, żeby korzystały z pomocy psychiatrycznej i terapeutycznej, psychologicznej? Uważam, że to jest szalenie ważne, żeby dać sobie prawo do otrzymywania pomocy. Bo takim bardzo częstym kluczem, w którym jest chyba cała nasza tutaj społeczność, prawie cała, jest to, że dopóki potrafisz sobie radzić sam, powinieneś sobie radzić sam. No, Uczono nas tego w szkole, chcesz liczyć na kogoś, licz na siebie. Więc jesteśmy do takiego zosia przyuczeni. Zwłaszcza mężczyźni, bo kobiety mają też ten problem, ale chyba nie aż taki, że problemy rozwiązuje się samemu. Tyle, że należy sobie zadać pytanie, jakim kosztem ja będę rozwiązywać swoje problemy, bo zadając sobie pytanie o to, czy mi jest niezbędny psycholog i psychiatra, to ja powiem, że nie, że nie był mi niezbędny. Ja bym sobie poradziła bez psychiatry i bez psychologa. Tyle, że dodałabym, jakoś bym sobie poradziła bez psychiatry i psychologa, bo jestem przekonana, że prawie każdy jakoś sobie poradzi bez tej pomocy. Tyle, że pytanie jest o to, czy my chcemy mieć jakość, czy chcemy mieć jakość, bo nie korzystając z pomocy, obarczamy się dodatkowo obciążeniem tego, czego wcale nie musimy robić. Sami, bo ja oczywiście sama bym sobie jakoś poradziła, no, miałabym większe problemy psychiczne, czy raczej emocjonalne z tym wszystkim, co przeżywam. No ale co, no, przecież ludzie sobie zawsze bez tego dawali radę. Tylko właśnie mówiąc, dawali sobie radę, my zakładamy, że oni funkcjonowali w tym dobrze. A mam wrażenie, że dawanie sobie rady oznacza współcześnie, że nie umarłem od tego, że nie skorzystałem z pomocy. Jakiś czas temu opowiadałam mojej koleżance o tym, że właśnie korzystam z pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, i ona mi powiedziała wręcz trochę chwaląc się, czy mając takie poczucie siły, a że ja sobie przez cały mój okres chorowania jeszcze nigdy nie musiałam korzystać z tego, że sobie sama daję radę. I to tej osobie przynosi jakąś dumę, ale uważam, że to nie jest powód do dumy, że sami sobie dajemy radę. Powodem do dumy powinno być to, że ja rozkładam priorytety, przyglądam się im i widzę, gdzie mogę otrzymać pomoc, gdzie muszę zająć się tym sam i tam, gdzie mogę otrzymać pomoc, tam z niej korzystam, po to, żeby nie tracić całej siły i kanalizować ją tam, gdzie potrzeba, a tam, gdzie ktoś może mi pomóc, to niech on to zrobi, jeśli może. Po co mamy się sami siłować i mocować z udźwignięciem tak wielu rzeczy? Naprawdę osoby choronkologiczne mają zdecydowanie więcej problemów niż lęk przed śmiercią. Czy w ogóle lęki związane z całym procesem onkologicznym, całym leczeniem onkologicznym, żeby jeszcze nakładać na siebie dodatkowe ciężary. Jeśli możemy z czegoś może nie zrezygnować, jeśli możemy coś z kimś podzielić, trochę odciążyć siebie, to skorzystajmy z tego, bo naprawdę siła nam będzie bardzo potrzebna do bardzo wielu przeciwności losu, które tutaj będą się z nami spotykały na drodze leczenia i naprawdę warto oszczędzać energię. Korzystać z grupy wsparcia, rozszerzać tą swoją sieć wsparcia, być otwartym, mówić o tym, że jest się chorym, korzystać z psychoterapii, korzystać z pomocy psychiatry, po to, żeby móc kanalizować tą swoją energię na główny cel doprowadzenia siebie do zdrowia czy wydłużenia życia. Nie chodzi o to, żeby się ze wszystkim zamęczyć, chodzi o to, żeby tam... Gdzie można, żeby oddać komuś część tego swojego obarczenia, tego swojego bagażu, żeby ta osoba mogła ci pomóc sobie z tym poradzić. Bo radzenie sobie samemu to jest branie wszystkiego na siebie, a są osoby, które to potrafią podzielić i zabrać na siebie, żebyś ty mógł się skupić na rzeczach dla ciebie kluczowych. Bo raczej myśląc o sile, myślę o tym, że siłą i odwagą jest to, że jesteśmy gotowi sięgnąć po pomoc bo bardzo często ze zwykłych takich naszych osobistych kompleksów wynika to, że my nie chcemy wychodzić z informacją, że tutaj czegoś potrzebujemy, bo to nas stawia w niższej pozycji, że ktoś będzie nam pomagał, my jesteśmy pod tą osobą i będziemy jakoś z tego korzystać, nie? Wyjście z pozycji takiej równej, że ta osoba mi pomaga, bo ona tego chce albo ja jej za to płacę, niezależnie od tego, wyjście z pozycji równej, że ja mam prawo do otrzymywania pomocy, mam prawo żyć na lepszym poziomie, żeby moje życie było lepsze jako jest kluczowe do tego, żeby w ogóle sięgnąć po pomoc. Bo jeśli nami kierują takie kompleksy na zasadzie, że ktoś dowiesz, że ja się leczę psychiatrycznie, pomyśli, że jestem słaby, że jestem niezaradny, no to nie pomożemy sobie. Właśnie zaradnością jest to, że jeśli ja wiem, że coś może mi pomóc, to ja to robię. Ja korzystam z tych wszystkich szufladek wsparcia, które gdzieś się koło mnie pojawiają. I to jest zaradność i to jest odwaga. Staniecie w prawdzie. Że albo czemuś nie mogę nie podołać, albo nie chcę temu przeznaczać całych swoich barków i się tym obciążać, bo wtedy to mi zabierze moc na inne rzeczy, z którymi się muszę zmierzyć. Więc to jest takie postawienie siebie na pierwszym miejscu i powiedzenie: Jestem ważna, zasługuję na otrzymanie pomocy. Wspomniałeś kilka razy o tym, jak w diagnozie, w chorobie jest jakoś obecny Twój chłopak. Też wspomniałeś o tym, jakim wysiłkiem i trudem było poinformowanie na początku bliskich, rodziny, przyjaciół o tym nowotworze. Jak taka choroba, z taką perspektywą, jak to wpływa na Twoje relacje z bliskimi i jak w tych relacjach i ty się odnajdujesz, ale też pewnie masz już x doświadczeń z tego czasu, jak ludzie w zmieniony sposób do ciebie mogą podchodzić, w jakiś nie mm -hmm. bardziej ostrożny, czy nie wiem, pamiętam pisałaś o tym, jak po wpływem leków zmieniał się twój wygląd i jak ludzie do ciebie podchodzili. Opowiedz mi może trochę o tym ty, a relacje z bliskimi jak to tutaj działa. Więc ja tu jestem w stanie rozgraniczyć właśnie relacje z tym zewnętrzem tych osób, które mnie obserwują i relacje z tymi najbliższymi. Bardzo pomagało mi to, że jakby odwołując się najpierw do tego zewnętrza, że ujawniam to, co się za mną dzieje, ujawniam zdjęcia, w których jestem. 80-kilową, spuchniętą kobietą po sterydach. Ujawnianie tego było dla mnie niezwykle trudne i też pokazało mi, jak bardzo ja jestem przywiązana do swojego wyglądu. Zawsze dbam o to, żeby czuć się atrakcyjną. W momencie, kiedy ja straciłam takie swoje główne walory atrakcyjności, zdałam sobie sprawę, jak ja wielką wagę do tego przywiązałam. Że mnie się wydawało to jakimś dodatkiem w ogóle do całej mnie, mojej walory fizyczne, a okazało się, że tak bardzo się zmieniłam, że ja, na przykład, będąc zaproszona do Norwegii przez koleżankę, ja nie pozwoliłam sobie. Sobie zrobić prawie żadnego zdjęcia, bo miałam problem z patrzeniem na siebie. Teraz już moja opuchlizna bardzo zeszła, bo mam przerwę w sterydach, ale ta opuchlizna była tak duża, że ja nawet nie mieściłam na twarz okularów. I na trzy pary moich okularów jedne mi tylko wchodziły. Miałam problem z ubraniem się w taki sposób, żeby czuć się atrakcyjną. Jednocześnie ten mój stosunek do ciała trochę zaczął się zmieniać, bo w momencie, kiedy już czułam, że no wyglądam jak wyglądam, już nic z nie poradzę, to pierwszy raz się odważyłam na przykład do tego, żeby mój obwód w brzucha, który ma chyba 1,20 żeby go odsłonić i pokazać pępek w bluzce. Że, że jakby miałam poczucie takiej z jednej strony utraty tej kobiecości, którą miałam wcześniej, że chciałam sobie wytworzyć tą nową. chodzić Zaczęłam w dekoltach i z osłoniętym pępkiem. Jeszcze z przepukliną na tym pępku. Właśnie miałam poczucie tego, że potrzebuję wytworzyć tą swoją kobiecość na nowo. I w sumie odbiegłam trochę od tematu, bardziej właśnie do ciała, z tematu relacji, ale też się trochę wiąże właśnie z tym, jak mnie ludzie odbierali. I ja potrzebowałam, żeby oni już trochę wiedzieli, na co się przygotować, widząc mnie, bo szczególną trudność sprawiało mi, konfrontowanie się z nimi pierwszy raz, kiedy oni nie wiedzieli czego się spodziewać. Mój sześniak na przykład jak mnie zobaczył, to w pierwszym momencie nie chciał do mnie podejść, a później spytał się co mi się stało z twarzą, czemu jest taka pff, i pokazał wybuch. Więc no, z dzieckiem jest dużo łatwiej, łatwiej wytłumaczyć w ogóle. Ale byłam sobie dumna, że zadbałam o to, żeby przyzwyczajać ludzi do tych zmian, które we mnie zachodzą i pod względem emocjonalnym, tych wszystkich lęków, które się u mnie dzieją, tylko że mam teraz zmienne nastroje. Mimo że zawsze byłam sangwiniczką, byłam entuzjastyczna i na wszystko otwarta, to teraz się to zmieniło i jestem bardziej intro. I przez to, że zaczęłam o tym wszystkim pisać i ujawniać to, to moi znajomi mogli się z tym obyć. I nie tylko nie reagowali w jakiś sposób dla mnie raniący na mój wygląd czy na to, że się teraz inaczej zachowuję, ale mogli jakoś też sami się z tym oswoić, sami oswoić się ze stresem, który mógł im towarzyszyć. Podczas spotkania mnie nowej, innej, trochę charakterologicznie, mogę powiedzieć, bo zmieniłam się nieco w tym, co teraz przeżywam, ale też w, no właśnie w tym wyglądzie, który był zupełnie inny. Jeśli chodzi o relacje najbliższe, zresztą również mówiąc o tych dalszych, wydaje mi się, że ani moja rodzina, ani moi najbliżsi nie przeżyli takiego wstrząsu, jak podczas pierwszej diagnozy. Pierwszej, czyli ta, która mówi o chłoniaku. Mimo, że ta diagnoza jest zdecydowanie bardziej drastyczna, i ta nie daje mi szansy na wyleczenie. Ale chyba przez to, że już zostali trochę przemieleni przez to wszystko, co się działo wcześniej, że już podeszli do tego bardziej lekko. Pamiętam nawet, to jest jakby dowód tego, że miałam inne założenia co do tego, co oni przeżywają, a co faktycznie się dzieje. Zadzwoniłam do mojej mamy, bo ilekroć rozmawiałam z nią na jakiś temat czysto techniczny. Mamoś, zrób mi skan dokumentu jakiegoś, który mi przyszedł do domu, a ja go potrzebuję tutaj. I słyszałam, że moja mama cały czas chlibie. Wszystko robi, mówi ze mną technicznie, ale cały czas chlibie. Ja się tym okropnie zmartwiłam, ja potem do niej zadzwoniłam i powiedziałam: Mamuś, może ja bym ci poszukał jakiegoś psychonkologa. On robi mnie naprawdę świetną robotę. A moja mama mi powiedziała: Marzenka, zajmij się sobą. Ja sobie serio poradzę. To Ty jesteś tą osobą, która potrzebuje teraz dużo wsparcia. A ja, ja sobie poradzę, nie? Skup się na sobie. I to było dla mnie takie też wstrząsające, bo ja spodziewałam się, że może nie spodziewałam się, ale jakoś automatycznie brałam odpowiedzialność za to, co czują inni w odniesieniu do mnie. Tak samo z moim rodzeństwem. Ja bałam się mówić, na przykład mojej siostrze czy mojemu bratu, jak realistycznie wygląda moja sytuacja. Jak ujawniłam to, że się tego boję, to siostra mi powiedziała: Marzena, ty w ogóle jesteś, jesteś strątem tornada. My na to tornado tylko możemy z zewnątrz patrzeć i możemy ci mówić, że jesteśmy dostępni, że jesteśmy dla ciebie, jak czegoś potrzebujesz.” My tylko się temu przyglądamy, ty się serio o nas nie martw, bo to ty jesteś w tym tornadzie. Szukaj wsparcia dla siebie. My ci je damy, ale to nie my jesteśmy tymi osobami, które teraz potrzebują szczególnej opieki, a na pewno nie twojej. I to było dla mnie niezwykle odciążające, z takiego wewnętrznego przymusu do tego, żeby innych oszczędzać, że to ja sobie będę wewnętrznie przeżywać, ale żeby nie sprawić ciężaru i smutku mojej rodzinie, to będę ich oszczędzać w tym wszystkim. Tyle, że oszczędzanie nie tylko sprawia, że rodzina się czuje osamotniona, bo się czuje wyłączona z tego, co się dzieje u najbliższej osoby, czuje się też bezradna, bo cokolwiek, nawet ugotowanie rosołu przez mamę i danie mi go w słoikę spasteryzowanego, jest dla niej działaniem na rzecz tego, żeby mi było w życiu łatwiej. I to jest coś, co daje jej radność w bezradności, że ona może coś włożyć do tego, żeby nie było lepiej. Dlatego otwarcie się na to, żeby inni mogli cię wspierać, Czyli oni muszą wiedzieć, co jest u ciebie, czego ty potrzebujesz, jest nie tylko pomocą dla samego chorego, dla mnie, ale też dla tych osób, które mają poczucie, że jakiekolwiek sprawstwo jest w ich rękach, bo poczucie bezradności jest najgorsze. Pewnie już to wypowiedziałaś, opowiadając swoją historię, ale z tych doświadczeń tego pół roku, jakie zachowania z punktu widzenia osoby chorej są najbardziej takie właśnie wspierające i dobre? A co jest takie, że w ogóle rozwala, niszczy? Bo myślę, że. Dużo osób może być w takiej sytuacji, w takiej sytuacji, będąc gdzieś przy osobie chorej, czy gdzieś w okolicach osoby chorej, co jest dobre, a czego totalnie unikać. Myślę, że to, co jest ważne, to to, żeby się skomunikować ze swoimi najbliższymi, również można to zrobić przez nagranie, tak jak ja to zrobiłam, żeby wyrazić swoje oczekiwanie co do tego, jak chcecie być traktowanym, czy o czymś rozmawiamy, czy o czymś nie rozmawiamy, co jest dla mnie trudne i na razie tego nie chcę, co możecie inicjować, a co na razie zostawcie. Dla mnie, bo w przeciwnym wypadku taka komunikacja, która będzie opierała się na domysłach tego, co druga osoba może chcieć lub nie chcieć, no jest skazana na porażkę. Oczywiście każdy może mieć inaczej, jeśli chodzi o to, czego potrzebuje, jakie słowa działają na niego wspierająco, a jakie totalnie odpychające, ale wydaje mi się, że jest pewne uniwersum, takie, które zdaje mi się że może blokować kontakt zawsze. I jedną z tych rzeczy jest na przykład bagatelizowanie czyjejś emocji, czyli dajmy na to, ja tego też doświadczałam, na przykład pisząc na Facebooku o tym, co przeżywam. Że na przykład: "A daj spokój, Marzenka, ty z tego wyjdziesz." A paliatywne leczenie, ja już tam 13 lat leczę paliatywnie, nie? Coś co ma teoretycznie wyobrażam sobie, że osoba druga ma na celu pocieszenie mnie, to może to być odbierane jako takie deprecjonowanie tego, co ja przeżywam, emocji, które mam, lęku, który mnie obezwładnia, bo przecież uszy do góry, bo wszystko będzie dobrze. Nikt nie wie, jak będzie. Ale z drugiej strony też zdaję sobie sprawę z tego, że mamy takie klucze, takie jakby już wdrukowane pewne scenariusze tego, jak należy się zachować wobec osoby, która przeżywa jakąś swoją tragedię, nie? Czyli właśnie to pocieszanie, mówienie, że, że przecież nie będzie tak źle, porównywanie, nie wiem, tych historii do historii swoich ciotek, wujków, znajomych, którzy z tego wyszli. I myślę, że to działa zamykająco, bo to pokazuje, że przesadzasz. Że twoje emocje są nieadekwatne, że musisz myśleć pozytywnie i jak myślisz pozytywnie, to masz połowę sukcesu za sobą. Co w ogóle nie jest prawdą. I oczywiście, myślenie pozytywne ma sens, bo jest zresztą udowodnione również w badaniach klinicznych, że w momencie, kiedy człowiek się poddaje, to, że skracają mu się rokowania. Opowiem Ci w ogóle o takim doświadczeniu, o którym kiedyś przeczytałam. Zdaje się, że Filip zimbardo o nim pisał. To było doświadczenie o szczurach, które opowiem Ci tak, pira z drzwi, jak je pamiętam. Były dwa pojemniki z wodą, gdzie dawano po jednym szczurze do każdego pojemnika. I sprawdzono, jak długo, to jest takie dość brutalne, jak długo te szczury będą pływały, zanim się utopią. I w pewnym momencie. Szczurom z tych jednych pojemników wrzucano drabinkę tam powiedzmy po pół godzinie do wody, no i te szczury mogły wyjść, ale potem jest z powrotem tej wody wsadzono. I były szczury, które nie dostawały żadnej drabinki, cały czas pływały. Ja już dokładnie nie pamiętam tych godzin, ale okazało się, że te szczury, którym co jakiś czas ktoś wkładał drabinkę i one mogły wyjść, były w stanie pływać chyba dwukrotnie dłużej, czy trzykrotnie dłużej, zanim się utopią, niż szczury, które nie dostawały nadziei. Czyli wystarczało, że pojawiła się jakaś nadzieja i od razu zwiększała się wola życia. Bo była z tym perspektywa tego, że może ponownie pojawi się trabinka i będę mógł wyjść i się uratować. Dlatego naprawdę tak ważne jest, żeby pracować nad swoją nadzieją, żeby pójść do psychonkologa, który pomoże ci wyrobić narzędzia, które będziesz obsługiwał w czasie, kiedy brakuje ci nadziei, właśnie po to, żeby wydłużyć swoje życie, ale też szanse na wyzdrowienie, jeśli są, a także to, jak będzie przychodziło leczenie. Bo psychoterapia ma naprawdę udowodniony wpływ w badaniach klinicznych na temat tego, jak ona wpływa na. Nie tylko jakość życia pacjentów, ale na ich rokowania. Więc dawanie nadziei jasne jest ważne, ale nie jestem pewna, czy przez osobę z najbliższego otoczenia. Właśnie warto się o tym upewnić, czy ta osoba, którą chcemy wesprzeć, lubi takie komunikaty dające nadzieję, czy dla niej to będzie cenne powiedzieć, Marzena, ja całym sercem wierzę, że to się uda. Jak tylko mogę, powiedz mi, co mogę zrobić, żeby temu pomóc. Czy to raczej będzie czymś, co będzie źle widziane, bo na przykład no osoba chora to uzna jako deprecjonowanie tego, że jest u niej jakoś źle. Tak samo na przykład wyobrażam sobie, że może to być odbierane jako akt wsparcia, kiedy ktoś na przykład mówi Ci kurde Marzena, świetnie wyglądasz, że Ci będzie pomyślał, że masz raka, nie? I to z jednej strony jest Fajne, że świetnie wyglądasz, a z drugiej strony, to, że się spotkaliśmy, oznacza, że ja właśnie się dobrze czuję mogę mogłam wyjść do ludzi. Ty nie widzisz mnie, kiedy ja nie mogę wyjść do ludzi, nie? I ja na przykład miałam takie postrzeganie myślę, że też je ma wiele osób, że w momencie, kiedy bardzo skupiamy się na tym, że nie wyglądasz na osobę chorą, to trochę czujemy, że musimy coś udowadniać. Takie. No nie wyglądam, ale jestem, ale jednak potrzebuję tego wsparcia, jednak mam trudności, nie? I naprawdę za kluczowe uważam zapytanie się, czego potrzebujesz. Ja mam ogromną chęć wesprzeć cię. To mi też daje jakieś takie poczucie wychodzenia z bezradności i powiedz mi, kiedy ja mogę coś dla ciebie zrobić, bo to jest ważne nie tylko dla ciebie, żebyś dostała pomoc, ale dla mnie, żebym nie miał poczucia bezradności. I też z perspektywy osoby chorej, ważne jest też, żeby zbudować sobie sieć wsparcia. To znaczy, ja nie opieram się na jednej osobie, na przykład na partnerze, że on mi jednocześnie da tutaj nadzieję, wsparcie, będzie jechał za mną po lekarzach, będzie robił dla mnie zbiórki, będzie się za mnie modlił, bo jestem wierząca i ja tego potrzebuję i będzie za mną w ogóle wszędzie jeździł. To też jest jakby ważne, to jest taka dla mnie taki apel, powiedziałabym, dla pacjentów chorych onkologicznie, ale w ogóle te przewlekle, żeby budować sobie sieć wsparcia, żeby każdy miał szansę z osób, które chcą Ci coś dać, coś dać. Żeby nie zawisnąć na jednej osobie, bo wtedy ma się ogromne oczekiwania i druga osoba może być naprawdę potężnie przyciążona, ale żeby właśnie tą swoją sieć wsparcia poszerzyć, potrzeba się na to otworzyć, czyli nie zamknąć się w tajemnicy o tym, że jestem chora i wie o tym tylko mój chłopak, moi rodzice i rodzeństwo, ale rozszerzenie tego gdzieś na zewnątrz, chociażby przez social media daje nam szansę na to, że to wsparcie dostaniemy jeszcze z wielu innych kanałów. A głównie chodzi o to, żeby to wsparcie dostać. I bardzo chciałabym, żeby chora onkologicznie towarzyszyła właśnie taka odwaga do wychodzenia z tym, że jestem teraz chora, nie chcę, żeby to był temat tabu, bo to mnie zamyka na wsparcie z zewnątrz, a ono mi jest teraz najbardziej potrzebne. I to ma być mój priorytet, więc ja zrobię wszystko, żeby jak najbardziej zwiększyć swoje szanse na bycie zaopiekowaną w tym, co teraz przeżywam. To zanim przejdziemy dalej, już tak w głąb tego, co się w Tobie, w środku, w sercu, w myślach dzieje, jeszcze taki jeden ważny aspekt, nie wiem, może nie jakoś bardzo szeroko, ale jak człowiek znajduje się w takiej sytuacji jak Ty, to czy chce, czy nie chce. Jest skazany na kontakty z lekarzami. Jak w tej przestrzeni funkcjonujesz, czy jak funkcjonować, żeby normalny człowiek, powiedzmy średnio zdrowy, czy zdrowy człowiek na myśl o kontaktach ze służbą zdrowia, no to nie są najprzyjemniejsze myśli, raczej się boimy, unikamy kolejki, terminy i tak dalej. A czasami też bardzo jakieś takie niewrażliwe, nieempatyczne traktowanie przez służbę zdrowia, przez lekarzy. Ty tego masz pewnie teraz mnóstwo. Jak się w tym odnaleźć? To jest faktycznie bardzo trudne, zwłaszcza dla osób, które pierwszy raz są w szpitalu, czy muszą sobie załatwić jakieś leczenie onkologiczne, bo nie mamy tak naprawdę żadnych, to jest w innych krajach, ale u nas nie. Takich przewodników, którzy powiedzą ci: Jakie masz dostępne możliwości leczenia się? W klinice na przykład tej i tej robią badania kliniczne takie i takie, tu masz szansę leczenia takiego i takiego, a tu masz osobę, z którą możesz się skontaktować w sprawie podjęcia decyzji odnośnie na przykład tej strefy zajęcia się na przykład nie wiem, przerzutami do mózgu. I tego bardzo brakuje, ale to, co jest najważniejsze, to żeby przyjąć, że jest się na równi godną osobą z lekarzem, który cię przyjmuje. Bo jeśli wychodzimy z założenia, że jest jakiś lekarz, który jest nad nami, i on tutaj jakby wszystkim zarządza i my teoretycznie mamy się oddać w zaufaniu pod jego ręce, to po pierwsze przyjmujemy często pozycję bierną, że to lekarz decyduje, to on dobiera, jak się jakby skłaniam ku temu, co on mi zaproponuje. A po drugie, to myślenie o tym, że jest to taka relacja skośna, sprawia, że my się boimy pytać, boimy się podważać, no bo lekarz może nas obśmiać, może spytać, a do kogo pani przyszła? Jak do mnie, to, to musi pani ze mną liczyć, jak nie, to do widzenia. Też słyszałam takie opinie, więc lekarze są dla nas, oni mają płacone za to, żeby nam pomóc, i to jest ich obowiązek. A często pacjenci są traktowani, jakby doświadczali łaski lekarza, że on jej przyjmuje i poświęca im czas. To jest ich praca i my mamy prawo oczekiwać od nich, że wykonają ją dobrze, że przeznaczą nam czas na wytłumaczenie nam tego, co powinni wytłumaczyć, bo mamy prawo do pełnych informacji o chorobie i o procesie leczenia. I nie powinniśmy dać się zbywać w momencie, kiedy lekarz mówi: Ale ja tu mam jeszcze 50 innych pacjentów na dzisiaj, nie mam czasu, niech sobie pani przeczyta w internecie. To też słyszałam. Więc ta, jakby wyjść z tej pozycji równości, to znaczy, wyjść dla mnie do życia, czyli do tego, że ja mam odpowiedzialność za to, żeby to moje leczenie przebiegało najlepiej, jak można. I to jest moja główna odpowiedzialność. Lekarz jest osobą, z której wiedzy ja mogę skorzystać, ale mogę skorzystać też z wiedzy innej osoby. No i dopóki właśnie nie będziemy mieli tego stanowiska równości wobec lekarza, to nie zadbamy o to, żebyśmy byli przebadani, bo lekarz powie: A po co, pani to? Że nie dostaniemy najnowszego leczenia, bo ten lekarz w sumie nie ma tego w swoim szpitalu, ani powie, że w innym szpitalu to leczenie. Nie jest, więc niestety w ogóle na pacjentach ciąży bardzo duża odpowiedzialność w ogóle za doinformowanie się. Nie ma kogoś, kto nas przeprowadzi przez system leczenia w Polsce i określi, która placówka byłaby dla nas najlepszym rozwiązaniem dla naszego problemu. To my w zasadzie sami szukamy, czytamy jakieś fora, zajmuje nam to kupę czasu i podejmujemy jakieś decyzje w zasadzie najczęściej na podstawie Opinii jednego lekarza. I mam na przykład takie doświadczenie, że w jednym szpitalu powiedziano mi, jeszcze zanim dowiedziałam się, że mam przerzuty do mózgu, które zmieniły kompletnie moje rokowania, to byłam w jednym szpitalu, w którym powiedziano mi, że niestety, ale nie ma opcji na radykalne leczenie, bo te wszystkie miejsca, które miałam wcześniej naświetlane, one teraz ponownie nie mogą być naświetlane, bo dojdzie do martwicy płuc. No a to znaczy, że mogę być tylko leczona paliatywnie. Poszłam do innego szpitala w innej części Polski i okazało się, że oni takie rzeczy robią. I że ja nie byłabym ich pierwszą pacjentką, która już miała te miejsca naświetlane. I nawet się okazało, że z perspektywy braku wyleczenia się. Dostałam perspektywę na wyleczenie się. Tylko dlatego, że podwzięłam wątpliwość to, co powiedział pierwszy profesor, bardzo znany i szanowany w środowisku onkologicznym. No później okazało się, że dowiedziałam się o przerzutach do mózgu, więc to znowu zmieniło moje perspektywy. Ale dalej. Napisałam maila do wielu klinik, które zajmują się naświetlaniem głowy. Różnymi tam takimi mocno wyspecjalizowanymi technikami, czyli na przykład nie cała głowa, tylko punktowo. No i połowa z tych klinik mi nie odpisała, reszta odpisała mi, że. Takiej ilości guzów nie da się naświetlać, że do pięciu guzów jest szansa, ale nie piętnaście i więcej. I okazało się, że jest jedna klinika, która to robi. I ona mi odpisała błyskawicznie. I oni mi od razu zakwalifikowali to naświetlań. I to nie jest tak, że to robi, bo pierwsza raz to zrobią, tylko że już mieli takie praktyki i zresztą na różnych sympozjach dzielili się swoim doświadczeniem pozytywnym z efektów takich właśnie praktyk wobec pacjentów z mnogimi guzami w mózgu. No i właśnie tutaj miałam nie móc mieć tego naświetlanego, czyli straciłam jakąś szansę. A w innym szpitalu ją miałam i ona była czymś trudnym, ale do zrobienia. Dlatego tak ważne jest, żeby nie opierać opinii na jednej osobie, bo różne ośrodki mają różne doświadczenia. I niestety, ale lekarze nie interesują się specjalnie tym, jak jest u kogoś innego. Oni robią tak i tak, i to ich interesuje. Więc to jest naprawdę ultra ważne, żeby nie polegać na jednym stanowisku. To ważne również, żeby nie bać się pytać, bo mnóstwo pacjentów, i obserwuję to również na forum, usłyszało coś od lekarza, ale nie wiedzą, co on miał na myśli, i pytają nas na forum, co lekarz miał na myśli. Mamy święte prawo do pełnej informacji. Lekarz jest odpowiedzialny za to, żebyśmy dostali wszelkie potrzebne wiadomości, z której możemy coś zrobić i podjąć na ich podstawie postawię decyzję. Jeśli mamy lekarza, który nas pogania, to serio zmieńmy lekarza. To w ogóle jest, wydaje mi się, duży temat. Mówię to jako dziecko z rodziny lekarskiej, wnuczek lekarzy, syn lekarzy, brat dwóch siostr lekarek, ale też gdzieś tam w tle ten Jan Kaczkowski to, co starają się robić, tą szkołę całą, aeropak, gdzieś tam uwrażliwiający lekarzy na to, jak powinno się w... W sposób właśnie wrażliwy, empatyczny traktować pacjenta. Ty mówisz o bardziej komunikacji z pacjentem na zasadzie tego empatycznego wsparcia go, czy przekazywania mu trudnej informacji, a ja spojrzałem na ten temat z perspektywy tego, co do obowiązków lekarza należy, mhm. i że często te obowiązki nie są przestrzegane, bo lekarz czuje, że może, ale nie musi. Czyli podsumowując, potrzebujemy. Czujnych pacjentów, którzy sami o siebie zadbają i nie będą bali się pytać i szukać odpowiedzi w różnych miejscach. Z drugiej strony przydałoby się, żebyśmy mieli lekarzy, profesjonalistów, którzy bardzo dobrze wykonują swoją pracę, a jeszcze przy tym fajnie by było, jakby trudne rzeczy potrafili empatycznie komunikować. Tak, albo trudne rzeczy potrafili empatycznie oddać w ręce innego szpitala. Na zasadzie my tego nie robimy, ale robię to ktoś inny, a tego nie usłyszałam, a tak było. Więc możesz zostać bez nadziei, na przykład możesz zostać z informacją, że masz leczenie paliatywne, a w innym szpitalu okaże się, że oni to robią. Więc twoje życie jest na szali tego, kto się z kim skomunikuje i czego się dowiesz. Bo jak się nie dowiesz, że jest jakaś inna opcja, inny lekarz, to nawet nie spróbujesz, nie... Nie zobaczysz, że tamta perspektywa może być inna i że to warto sprawdzić. I tak samo na przykład w wypadku mówiłem ci wcześniej o tym, że moja choroba nowotworowa ma specyficzne mutację, i jest to dla mnie akurat pozytywna informacja, bo ona sprawia, że wydłuża się moje życie. Ale ta mutacja jest, z tego co pamiętam, sprawdzana tylko. U jednej czwartej osób, które powinny ją mieć badaną. U reszty osób, jak dowiadujesz się, że ma przyrzuty do mózgu, na 90% do roku umierasz. A gdybyś miał zbadaną tę mutację i ona wyszłaby pozytywnie, to twoje lata się wydłużają. I to jest kolejna rzecz, z którą nadal jest problem onkologii w diagnozowaniu raka płuc, że używa się tego, co się ma, tych narzędzi, ani się na przykład, że tam w tym szpitalu w województwie wielkopolskim, tam robi się badania mutacji, niech to pani zrobi. No tutaj znowu pacjent jest odsyłany, że to on ma zrobić, nie? No ale niestety tak nasza służba zdrowia wygląda, że bardzo rzadko się to zdarza, żeby między szpitalami to chodziło do komunikacji i załatwiania spraw z pacjentami. Pacjent jest odsyłany do tego, żeby sam swoje sprawy reprezentować w innych jednostkach szpitalnych. Jak się szykowałem do tej naszej rozmowy, to znalazłem aletei, do której pisywałaś. Czasem tak, dalej pisujesz? Tak. No, na razie nie, ale wiem, że mam otwarte drzwi. Okej, okay, czyli do aletei, w której można znaleźć Twoje teksty. Tam, jak się wejdzie na zakładkę autora, jest taki krótki biogram napisany od ciebie, i tam jest takie sformułowanie. Wierzę w Boga, który we mnie wierza. Dokładnie, bo piszesz w trzeciej osobie: wierzę w Boga, który w nią wierzy. Podejrzewam, że to są słowa, które napisałaś już jakiś czas temu. Czy one są aktualne? Myślę, że tak, bo. Faktycznie pojmuję Boga, chociaż coraz trudniej mi myśleć o Nim jako o Ojcu, w sensie, że może przez wzgląd na jakieś feministyczne zacięcie, w które już od lat wchodzę, to staram sobie tak trochę myśleć, że jest raczej bezpłciowy albo, że jest kobietą. No, ale, ale myślę sobie, że to jest taka czasami moc, która mnie pociesza, mimo tego, że ja się tak na co dzień mało modlę, to gdzieś tam czuję obecność jakiegoś wsparcia, no, i mam takie poczucie, że właśnie że z jego strony też idzie taka obietnica bycia przy mnie i obietnica tego, że to, co mam, jest wystarczające do tego, co chcesz robić i co chcesz osiągnąć. Tak zresztą też wynika z wielu ewangelii. że już nie pamiętam teraz, konkretnie o jakichś bohaterów chodziło, ale że jakby w sytuacji, w której mieli jakieś ogromne wyzwanie, co do którego uważali, że nie są zdolni go podjąć, to on im mówił wtedy, że to, co masz, wystarczy. A jeśli chodzi o samą wiarę. W procesie chorowania mam z nim zawsze ogromny problem, bo ile we wcześniejszej chorobie, jak chorowałam na chłoniaka, jakoś łatwiej było mi to wszystko odnieść do Pana Boga i do spraw wiary. Tak teraz jest mi trudniej, ale myślę, że również dlatego, że zauważyłam, że takim toksycznym trochę przekonaniem wobec Pana Boga moim było to, że ja modląc się oczekiwałam Chociaż Może to nie jest toksyczne, ale to mi jakoś zrobiło coś złego w mojej wierze. Modląc się o coś, oczekiwałam, że to mi przyjdzie, bo wierzyłam, że on ma taką moc, a to nie przechodziło. Więc zaczęłam mieć fochy. Zaczęłam stroić fochy. To mi się nie podobało, że przecież ja ci tu to, a ty mi tego nie. <laughs> Więc na zasadzie takiego targowania się raczej to traktowałam. I niestety ciężko mi oddzielić modlenie się o coś, mogę się modlić na przykład o coś, na czym mi mało zależy, bo kiedy modlę się o coś tak ważnego jak Wyzdrowienie, zwłaszcza w tak ciężkim stanie, w jakim jestem, od razu idą za tym oczekiwania. A jeśli te nie zostały spełnione, no to ja się oddalam. To działa negatywnie na moją relację z Panem Bogiem. I staram się coraz częściej myśleć o nim, czy rozmawiać z nim w taki sposób, żeby odciążyć go od tych wszystkich potrzeb i tego, czego ja chcę. I on to ma mi dać, bo przecież kocha mnie, czy mnie nie kocha. To działa na mnie oddalająco, więc mnie kieruje do niego w ogóle modlitw, takich właśnie związanych z prośbą ale też w ogóle mam poczucie, że jednak się troszeczkę na tej drodze wiary oddalam, bo tak wielu rzeczy nie rozumiem i o ile w takim życiu codziennym, kiedy się nie dzieje u mnie nic specjalnego, mówi o czasie przed chorobą i problemy są takie z którymi ja sobie potrafię sama dać radę. I wtedy jakby ta obecność Boga jest dla mnie taka okej okay, i ta relacja jest okej, okay, ale w momencie, kiedy ja choruję i ja się czuję, że kurde, gościu, zrób coś, Panie Boże, to tak oczekiwania mi tutaj się zapędzają, że frustracja, oddalenie i niechęć jest dla mnie nieuniknione. Mam poczucie, że nie potrafię jeszcze w dojrzały sposób w to wejść, więc na razie trochę się dystansuję. Chyba tak to widzę. Co to znaczy? Tak bardzo boję się przeżyć rozczarowanie, i tak bardzo boję się tych wszystkich swoich oczekiwań, i tego, co się wokół tego namnaża te wszystkie moje wyobrażenia o cudach, że jest to skazane na porażkę. Biorę pod uwagę cud, jestem na niego otwarta. Chyba tak też powiedział Kaczkowski kiedyś, raz otwarty na cud, ale jednak. Jakieś rozgoryczenie związane z tym, że nie dostaję czegoś tak, jakbym chciała, albo takie jakieś usilne szukanie jakichś powodów do wdzięczności, już mnie trochę przemęczyło. I mam wrażenie, że im bardziej Boga angażuje w moje problemy, tym bardziej to wpływa na jakieś moje rozczarowanie. Na razie nie potrafię. rozczarowania jego pomocą, tak bym raczej powiedziała. I wydaje mi się, że no właśnie, tak jak mówiłam, że brakuje mi tej dojrzałości, żeby spojrzeć na tę perspektywę z jakimś takim większym rozeznaniem. Na razie pytań się pojawia tak dużo, że uznałam, że muszę jakoś je porzucić. Trochę tych pytań nie zadawać, bo mnie to przeciąża. To, że odpowiedzi nie są dla mnie jasne, albo że ich nie słyszę, albo że ich nie ma. No, dużo się tego dzieje. Pandemia też trochę. Sprzyjała dla mnie temu, że się troszeczkę rozleniwiłam w swoich aktywnościach takich religijnych. Wiesz, bardzo chciałabym powiedzieć, że oddaliłam się od kościoła, bo nie odeszłam, ale się oddaliłam, dlatego że w kościele jest pedofilia, majątki, no generalnie mnóstwo rzeczy nierozwiązanych, źle prowadzonych, o których nikomu nie trzeba tłumaczyć. I jasne, jestem na tą część kościoła obrażona, ale to nie jest dla mnie osobisty powód do tego, żeby z kościoła odejść, a to, że zaczęłam. Mnie praktykować i rzadziej chodzić do kościoła muszę przyznać, że wiąże się po prostu z lenistwem, z tym, że pandemia dała mi jakieś przyzwolenie na to, że nie muszę chodzić do kościoła, mogę usłuchać sobie mszę. Ale potem już jej może nie odsłuchałam, a potem, jak już mogła chodzić do kościoła, to już nie poszłam. I to mi też dało do myślenia, że bardzo budowałam tą swoją religijność na poczuciu winy, że dopóki ja miałam poczucie winy, że nie idę do kościoła, to do niego chodziłam. Ale jak już to poczucie winy się mocno zmniejszyło, bo zostałam usprawiedliwiona COVID. To już przestało to we mnie funkcjonować jako coś, co powinna zrobić, bo inaczej będzie niefajnie, bo to jakby jest niezgodne. W ogóle kwestia winy uważam, że bardzo weszła w moje życie religijne i doprowadziła mnie do pewnej, może nerwicy za dużo powiedziane, ale tu tłumiła moje naturalne potrzeby, miała moja spontaniczność, tłumiła moje myślenie, bo ja starałam się wyprzeć pewne myśli, bo uważałam je za złe i generalnie byłam w ciągłej walce. Więc teraz chyba ten czas takiego oddalenia się jest dla mnie czasem na pokładanie sobie tego w głowie, po to, żeby odejść od tego klucza winy i zasług, który mocno u mnie funkcjonował. Czy wiara jakkolwiek ją zdefiniujemy, jakkolwiek ją wyrażamy w trakcie choroby, to jest coś, co ci pomaga, czy wręcz przeciwnie? Zasadniczo wydawało mi się kiedyś, że jeśli wierzy się w Boga, wierzy się w niebo, no to jest lęk przed śmiercią jakoś mocno stłumiony, no bo przecież jest perspektywa raju. Zauważyłam, że nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, mimo że ta perspektywa jest taką, w którą wierzę, to kompletnie nie zmniejsza to mojego lęku przed śmiercią, który jest ogromny. I o ile wcześniej przed pierwszą chorobą miałam poczucie, że śmierć, boję się umiarkowania, bo nawet nie biorę i sobie racjonalizowałam, że to jest po prostu normalny etap życia, że coś się kończy, coś zaczyna. No jakby ta cała taka filozoficzna obudowa stawiała mnie w takim moim mniemaniu, wiesz, w takiej pozycji, że... I są trochę ponad tym, że się nie boję, nie? Ale w momencie, kiedy poczułam oddech śmierci na sobie, już taki bardzo konkretny, to wtedy sobie zdałam sprawę jednak, że kompletnie nie potrafię oswoić się z myślą, że miałabym umrzeć. I myślę, że ja będę tą osobą, która do ostatniego momentu będzie próbowała łapać każdy oddech, żeby przedłużyć sobie o sekundę życie. Ciężko mi z przyswojeniem sobie tego, że tak mam, że będzie mi bardzo ciężko, czy jest mi bardzo ciężko, pogodzić się z myślą, że jestem... Skończona, że jakiś tam mój termin ważności jest i że on jest raczej bliższy niż dalszy. Generalnie jest mi się ciężko modlić o zdrowie. No bo właśnie, boję się rozczarowania. Ja mam też trochę tak, że postrzegam Boga jako miłość, czyli jakieś dobro i mam poczucie pewnego udziału Boga w moim życiu, bo w momencie, kiedy ktoś mi w czymś pomaga albo jakieś sprzyjające okoliczności mi się przetrafią, to widzę to jako ingerencję Boga, nie na zasadzie tego, że On popchnął kogoś dosłownie w moją stronę, tylko raczej, skoro ktoś miał impuls dobra wobec mnie, to bardziej to widzę jako Boże działanie, bo to dobro pochodzi od Niego. W takim sensie, nie że on celowo teraz tą osobę dotknął, żeby ona coś zrobiła, tylko w ogóle jakby samo dobro widzę jako taki konstrukt boski. Więc raczej w takim sensie widzę działalność Boga w moim życiu. A wiem, że jeśli coś jest związane z cierpieniem, ze złem, z krzywdzeniem, to nie pochodzi po prostu od Boga. Jak sobie myślisz o Ewangelii, masz jakieś takie miejsce w niej, które mieści jakoś najbliższe, jakoś w Tobie najbardziej działa, jest coś, co jest takie Twoje? Pamiętam, że bardzo mnie ujął fragment Ewangelii, kiedy Matka Boska, dowiadując się, że jest w ciąży, pobiegła do Elżbiety i one krzyczały z radości. I w ogóle tam były jakieś piski i w ogóle wow, wow, wow. I pamiętam, że to mi jakoś bardzo zapadło w pamięć, bo jestem osobą bardzo entuzjastyczną, i taką właśnie piszczącą, i taką podskakującą. I ja sobie wtedy tak pomyślałam, że to piszczenie i podskakiwanie, że to jest okej, okay. bo ja często w swoim życiu miałam takie poczucie, że to jest infantylne, że przecież ten model męski, czyli ten model takiej stanowczości, kontrolowanie emocji, wypierania tych emocji, że to, to jest ten model taki pożądany, żeby być traktowaną poważnie. A trochę ta Ewangelia mi pokazała, że w ogóle została oddana ta natura taka kobieca. Może myślę, że to jest za dużo powiedziane, że to jest natura kobieca, może to jest bardziej. Natura kulturowa tego, co nam się pozwala, a czego się mężczyzna nie pozwala, na przykład jeśli chodzi o ujawnianie emocji, czy o to właśnie cieszenie się entuzjastyczne. Myślę, że ten fragment Ewangelii wpłynął jakoś na moją akceptację, jakby całej mojej takiej wybuchowości, czasami entuzjazmu i tego, co do tej pory oceniałam jako dziecinne. A mówiłaś o tym, że w kontekście choroby, że jakoś zostawiasz modlitwę, bo, bo boisz się prosić, bo boisz się rozczarowania, a zdarza Ci się, że jak się już kontaktuje z górą, to biorąc pod uwagę. Wszystko, że wylewasz jakąś złość, to rozczarowanie. Teraz mam tak, że tego właśnie nie wylewam, ale wylewałam to w poprzedniej chorobie. Byłam bardzo rozczarowana. Chociaż gdyby spojrzeć na to wszystko, co dostałam, to miałam naprawdę niewiarygodnie dużo. Takich zrządzeń losu, które pomogły mi wyjść z tamtej awarii. Ale mimo to nie uniknęłam tego rozczarowania, i mam poczucie, że to rozczarowanie mocno wpłynęło na moje samopoczucie. Na razie sobie, się sobie przyglądam, bo z kościołem tak myślę, że od roku, od pół, to już naprawdę rzadko chodzę do kościoła. Modlę się chyba jeszcze cały czas, chociaż to nie jest taka modlitwa już mocno zaangażowana. Raczej powiedziałabym akty strzeliste, albo po, po prostu. Często w ciągu dnia zwracam się do Pana Boga, żeby mi coś pomógł ogarnąć. No, myślę, że to jest modlitwa, że jeśli ja wykonuję jakieś ruchy w stronę komunikacji z Panem Bogiem, to chyba jest to modlitwa, nawet jeśli nie jest to jakiś. Uregulowany kontakt. A biorąc pod uwagę to, że ze względu na Twój stan, rodzaj Twojej choroby, możesz stosunkowo niedługo stanąć i musieć zdać to, jak Twoje życie wyglądało. I to, że nie wiem, czy zdradzamy teraz tajemnicę, czy nie, ale że staniesz i będziesz musiała powiedzieć, że mieszkałaś ze swoim chłopakiem. A on na to, to w prawo, na wieczne potępienie i ogień piekielny. Jak się z tym czujesz? Wiesz, co ja w ogóle. Staram się i to jest taka moja ogromna praca, którą wkładam, żeby nie patrzeć na perspektywę Ewangelii i wymagań, które są nam stawiane, jako taką perspektywę lękową. Jeśli Pan Bóg mi się każe z czegoś wytłumaczyć, to serio go przekonam. <śmiech> <śmiech> Sztuka argumentacji... Mam tutaj ogarniętą. Wiesz, mieszkam z chłopakiem, nie leżymy koło siebie, tylko w łóżku, więc no, to jest życie, które no, jest uważane już jako no, niekatolickie i nie takie bezgrzeszne. I pamiętam, że w ogóle ta decyzja o zamieszkaniu wiązała się dla mnie właśnie z takimi lękami, ale mam takie poczucie, że to nawet nie były lęki związane z tym, że mam grzecha, tylko właśnie z tym, no jakoś jestem związana ze środowiskiem kościoła, jeżdżę na jakieś spotkania. Ludzie tam czekają seksem do ślubu, chodzą co niedzielę do kościoła, a nawet co poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek. I naprawdę autentycznie się bałam tego, że zostanę jakoś wykluczona społecznie. Teraz już tego nie mam tak silnego, bo nie powiem, że nie mam w ogóle, ale mam poczucie, że w momencie, kiedy ja postawiłam swoje życie na pierwszym miejscu, że chcę żyć z człowiekiem, którego kocham, że nie chcę mieszkać ze współlokatorką i gdzieś tam dojeżdżać i jakoś nie widzieć się na co dzień, teraz w ogóle to, że mi chodzą na mieszkanie, jest dla Niezwykle wspierające. Ja sobie nie wyobrażam, że mieszkam teraz sama. W momencie, w którym leczę się onkologicznie. Wiesz, trochę mam takie, widzę Boga jako miłość, i trochę mam takie poczucie, że no nie sądzę, żeby żebym jakoś rózgą zdziabał za to, że mieszkam z chłopakiem i no kurczę, on jest miłością. Jasne, że w Biblii są jakieś zasady, jakieś oczekiwania i tak dalej, ale kurczę, mam już dość życia w lęku i wydaje mi się, że to życie w lęku bardzo hamuje moją żywotność w ogóle. Po prostu moje życie, poczucie swobody, że powinnam o siebie zadbać, że moje potrzeby są super ważne i... Jeśli uważam, że to co robi jest w porządku, nawet jeśli nie jest w porządku według pisma, to trudno. W sensie, no jakoś teraz ze mną nie rezonują te wszystkie lęki, które do tej pory mi towarzyszyły, które były związane z tym, że odtąd dotąd, jak przekroczę to grzecha, jak coś tam, to jakby cały czas w ramach trzymania się tych zasad, lęku przed przekroczeniem tych zasad, potem spowiadanie się, poczucie winy, jakby w kółku to samo. Moja cała religijność była skoncentrowana na poczuciu winy. I mam poczucie, że teraz. Mój stosunek do Boga zaczyna być jakiś zdrowszy, przez to, że nie traktuję go jak sędzie, który po prostu będzie cały czas na mnie patrzał, oceniał, karał. On jest miłością, czy nie jest? Cały czas w mojej głowie zdarza się to, o czym mi opowiadasz, a z drugiej strony to, jaką Cię widzę. I w tej całej sytuacji, która jest zdrowotnej czy niezdrowotnej, czy zdarzają się momenty takiej naprawdę radości? Myślę w ogóle, że jestem teraz w takim stanie, jakbym osiągnęła już. Połowę, czy prawie jestem przy granicy swojego znoszenia rzeczywistości mhm. i tego, jaki przeżywam stres i lęk, i bardzo łatwo mi tę granicę przekroczyć, że mhm. rzeczy, które mnie kiedyś lekko tremowały i dopiero troszeczkę wychodziły poza strefę komfortu, no to teraz bardzo wiele rzeczy jest już rzeczami granicznymi. Więc ta prawdziwa radość, taka wynikająca ze swobody i z poczucia bezpieczeństwa, mam wrażenie, że jest już znacznie rzadziej, że jest rzadko. Chociaż na przykład Michał w dalszym ciągu sądzi, a jest ze mną na co dzień, że jestem optymistką i zawsze go witam z uśmiechem i wprowadzam życie do naszej wspólnej przestrzeni, to jednak ja czuję, że to zostało już bardzo stłumione i że może zostały mi pewne zachowania, takie trochę Wyuczone, reakcje, które mam już drukowane, ale generalnie mam poczucie, że jestem cały czas na poziomie jakiegoś lęku i on może być skrajny lub średni, ale rzadko mi się zdarza, żeby był niski. Na szczęście coraz częściej zaczynam odczuwać. Taką swobodną radość, którą miałam przed chorobą. Na przykład zaczęło się już we mnie trochę odradzać poczucie tego, że na przykład jak leci muzyczka, to sobie zatrzęsa nogą. Albo, że chce mi się trochę tańczyć. Czego nie miałam już naprawdę przez długi czas, bo kompletnie nie czułam tego, żebym miała jakoś realizować swoją radość w jakiś sposób taki właśnie chociażby ruchowy, bo ja często wyrażam radość ruchem. Byłam niedawno na koncercie The Cure. To jest muzyka w ogóle mojej młodości. Dostałam bilet za darmo, bo kolega się pochorował i się bardzo cieszyłam, pojechałam z koleżanką. I dla mnie to było takie przypomnienie mi o tym, jak ja się czuję, kiedy jestem pełna w swobodzie swojej, w tej żywotności, w radości, w spontaniczności. Mimo tego, że siedziałam na trybunach, więc nie stałam, a ja zawsze okropnie szaleję w ogóle, jak słyszę swoje ulubione utwory. Cała podskakiwałam na tym krześle, jakbym w ogóle dostawała jakiegoś, nie wiem, paraliżu. i Myślę, że mogło to wyglądać dość dziwacznie, ale poczułam, Mam wtedy, że orety, że ja potrafię jeszcze się cieszyć, potrafię przeżywać radość, doceniać to, co mnie właśnie spotyka. Bo mam ogromne problemy z, z użalaniem się nad sobą. Chociaż może użalanie to jest złe słowo, bo chyba zbyt często starałam się dyscyplinować siebie w momencie kiedy myślałam czarno na jakiś temat czy na swoją przyszłość i się dyscyplinowałam że przecież powinna być dzielna powinnam tutaj trzymać byka za rogi nie poddawać i tak dalej i tak często to dyscyplinowanie funkcjonowało w mojej głowie że chyba dlatego teraz kiedy mam jakieś myśli które są dla mnie trudne które prorokują mi coś złego to od razu mi wchodzi dyscyplinowanie i takie mówienie nie narzekaj nie marudź Żalasz się nad sobą, a, a chyba po prostu jestem na etapie. Ciągle jeszcze przeżywania żałoby, no bo jednak choroba jest dla mnie ogromną stratą planów, przywilejów, tego, że mogłam jeszcze może mieć dzieci, może mogłam mieć jeszcze jakąś dalszą przyszłość, jakiś zawód w ogóle, i to opakowanie straty cały czas jeszcze trwa. I mam na to w sobie zgodę, że ten czas takiej radości może jeszcze przyjdzie, już się pojawia, więc jest chyba wszystko na dobrej drodze. Na pewno terapia ma na to duży wpływ, ale staram się mieć takie poczucie akceptacji wobec tego stanu, w którym jestem, bez prób wywarcia na siebie tej presji dochodzenia do siebie. A już w końcu taką jak kiedyś byłam. Patrzę z tyłu za Ciebie, bo wspomniałeś o tym kwiatku, który hodujesz, który też jest jakimś wyrazicielem, jak powiedziałaś tego, że masz w sobie mimo wszystko jakąś nadzieję. Państwo tego nie widzą, ale tych kwiatków dookoła jest bardzo dużo i nawet jak się dowiedziałem, bywają kwestią sporną i są przepychane do piwnicy albo gdzieś, no jest ich dużo. Te kwiatki pięknie o nich opowiadałeś wcześniej. To jest coś, co jakoś Cię pociąga i wciąga, nie? To jest w ogóle moje hobby. I o ile Michał ogląda czasami na YouTubie coś o zegarkach, bo kocha zegarki, albo śledzi jakieś życie polityczne, to ja śledzę o tym, jak poradzić sobie z pasożytami na choi na przykład. I generalnie rośliny nie dość, że dają mi poczucie tego, że nawet jak jestem poza zewnętrzem, czyli poza roślinnością, drzewami, to ja tutaj mam jakby swój ogród. I on mnie bardzo uspokaja. U mnie w rodzinie też rośliny spełniały dużą rolę, mój dziadek, bo mieszkaliśmy kiedyś z dziadkami, była nas łącznie siódemka, kodował róże w ogrodzie, pielęgnował je, dawał nam na urodziny, zawsze było sporo roślin u nas w domu. One mi dają jakieś takie pewne poczucie bezpieczeństwa. Ja bardzo lubię patrzeć, jak one się rozwijają. Kiedy widzę, że jakoś zasiliłam roślinę tym, że ma teraz dobrą ziemię, jest nawożona, ma odpowiednie światło i odpowiednią ilość wody i ona rośnie, to mi to daje ogromną taką satysfakcję. Ja w ogóle czuję się, że coś podnoszę do życia, że to coś zyskuje dzięki mnie życie i szczęście. Niesamowitą euforię przeżywam, kiedy przesadzam roślinę i widzę, że korzenie już są totalnie zmiażdżone i one się nie mają gdzie dostać. I ja przesadzam tę roślinę do większej. Do i mam poczucie, że o tej je wolność. I że w ogóle ona teraz będzie taka szczęśliwa, to mi daje niesamowitą satysfakcję, albo jak już się nakwitnie. Naprawdę jest to dla mnie super ważne. Ja też trochę utożsamiam rośliny, trochę chyba z moimi stanami psychicznymi, na przykład to, że te rośliny teraz się mają tak dobrze. To znaczy, że u mnie też jest dobrze, bo jak jestem w takim letargu albo w jakiejś głębokiej nostalgii i nie potrafię wyjść z siebie na zewnątrz do jakiegoś działania, to mi padają rośliny. To one już nie są dla mnie ważne. A kiedy już zaczynam czuć taki powrót trochę do życia, to również daje to życie tym roślinom. A jeszcze fakt tego, że one przeżywają w ogóle też swój stres, że rośliny, zwłaszcza jak są starsze i znajdują się w nowym pomieszczeniu, w nowym domu, i nawet jeśli miałaby tam idealne warunki do życia, nawet lepsze niż w poprzednim miejscu, to one bardzo często chorują, spada ich odporność i nawet łapią wirusy. Czyli dosłownie tak jak człowiek. Więc ja je traktuję nawet trochę personalnie, no staram się nie przesadać, na razie jeszcze nie mam imion, ale planuję. Ale są dla mnie takim właśnie trochę wyrazem. Tego, że one też mają tą swoją kondycję, swoje potrzeby, że o nie należy zadbać. Są dla mnie też takim prowodyrem do tego, żebym spytała o siebie i o moje potrzeby i o tym, czego potrzebuję i jaka zmiana jest dla mnie dobra, a że jakaś jest dla mnie trudna, ale jest do przyzwyczajenia. Więc no, wokół roślin raczej toczy się dość sporo mojej uwagi i są dla mnie takim źródłem przyjemności, a zwłaszcza jak mają się dobrze. To jest dla mnie satysfakcjonujące. Powiedz mi dzisiaj, czy na dzień dzisiejszy, jakbym Cię zapytał o to, jakie są Twoje marzenia, o czym marzysz, to co byś odpowiedziała? To jest pytanie, z którym się zwróciłam do mojej psychiatrki i do mojej psychoterapeutki, w zasadzie psychonkolożki, bo ja przed diagnozą miałam plany i marzenia. A teraz co zrobić? Wychodziłam do tych specjalistów z tym pytaniem, bo ja czułam, że coś jest wobec mnie oczekiwane i wymagane, a coś nie pasuje do tego, jak powinny wyglądać marzenia osoby chorej onkologicznie. Bo myślę, że gdyby spytać, tak zresztą też wychodzi z wielu ankiet. Gdybyś dowiedział się, że stał ci rok życia, czy trzy lata życia, czy pół roku, to co byś zrobił? Więc ludzie myślą: niektórzy o sprzedaży domu, podróżowaniu po świecie, niektórzy o tym, żeby więcej czasu spędzić z rodziną. No generalnie jakby bardzo dużo takich potrzeb takich wyższych wartości, właśnie takich, takich relacyjnych, potrzeby wolności, potrzeby zrobienia czegoś, czego nie robiłeś, a we mnie uruchomiła się potrzeba pracy w sensie, że. Jak sobie wyobraziłam, co teraz mi krąży wokół moich wyobrażeń na temat mojej przyszłości, to to że ogromnym problemem było dla mnie to, że straciłam pracę w związku z chorobą, straciłam po prostu, no nie mogłam jej wykonywać w związku z chorobą, z którą jestem, a praca dawała mi ogromne poczucie godności, bo ja zostałam wyrwana w czasie studiów na parę lat z życia też zawodowego po studiach. Później to jeszcze było takie, że ja dopiero coś zaczynałam, ale tak nie do końca to szło, jakiś tam freelancer. Dopiero uczyłam się tak naprawdę wchodzić na rynek pracy, mimo że przez całe studia pracowałam na czasie gdzieś na czarno jako kelnerka. I w momencie, w momencie, w którym już jakby było wszystko okej okay, miał opanowaną tą sytuację zdrowotną poszłam do pracy na etat, robiłam tę pracę dobrze, miałam z tego zadowalające pieniądze i poczucie takiej dumy i godności tego, że po czasie, kiedy ja musiałam oczekiwać, że ZUS mi da, że MOPS mi da, że ludzie mi dadzą, bo potrzebuję na leki, bo wcześniej zbierałam pieniądze, 512 tysięcy na leczenie onkologiczne specjalistyczne dla mnie i to się udało, ale było z ogromnym trudem i ogromnym kosztem psychicznym i fizycznym to było zrobione straciłam pewne poczucie godności, bo ja czegoś potrzebowałam, nie byłam w stanie zaspokoić swoich potrzeb. I w momencie, kiedy już dostałam tą pracę i była w niej dobra, i jeszcze byłam w niej chwalona, czyli dostawałam to wszystko, co powodowało, że ja miałam poczucie powrotu mojej sprawczości i godności, to znowu to straciłam, bo znowu nie mam tej pracy, bo jeszcze do szpitala, bo jestem leczona. I po pierwsze czuję, że Chce coś zrobić, może założyć Patronite'a, może zacząć wszystkie te moje teksty, które tworzę, zacząć je robić bardziej profesjonalnie i regularnie, żebym miała się za co utrzymać, bo ja znowu jestem tą, która będzie prosiła o 1%, która będzie prosiła ZUS o to, żeby dostała 1200 zł renty. I znowu jestem w tej sytuacji, kiedy tracę poczucie godności, sprawczości, kiedy jestem zależna od kogoś. To powoduje we mnie ogromny dyskomfort i wpływa na obniżenie nie tylko jakości życia, ale poczucia własnej wartości. Więc mam potrzebę wymyślenia sobie teraz drogi dla siebie, żebym mogła zarabiać pieniądze i może nawet w sposób, który jest chyba dla mnie takim najprzyjemniejszym, czyli właśnie pisanie. Twórczość związana właśnie z tematami psychologicznymi, ekologicznymi, może duchowymi, feministycznymi, sporo tego jest. I to jest coś, na czym się chcę skupić i pamiętam, że ja z pewnym poczuciem winy w ogóle wchodziłam z tym tematem, że co bym chciała robić w ostatnim czasie swojego życia? Żeby zarabiać pieniądze. <śmiech> <śmiech> Czy to nie brzmi abstrakcyjnie, absurdalnie? A usłyszałam z drugiej strony, nie, to właśnie nie brzmi dobrze. To brzmi tak, świadczy o tym, że masz chęć życia, że wyobrażasz sobie swoją przyszłość, że chcesz ją planować. Gdybyś wyszła z założenia, że właśnie teraz też, nie wiem, poświęcić się na jakiś wolontariat, dawać z siebie, to pytanie z czego by to wyszło? Czy z takiego poczucia, że chcę coś nadrobić, żeby umrzeć bez poczucia winy, żeby zdać coś innym, bo właśnie będę może bardziej doceniona, czy ja faktycznie chcę być doceniona przed śmiercią, jakby o co mi tu chodzi, nie? Że może to byłoby bardziej toksyczne i świadczące o tym, że ja znowu jestem w poczuciu winy i poczuciu długu wobec innych, a nie jestem przy sobie i przy tym, że moje potrzeby też są ważne i one zasługują na zajęcie się nimi. Więc dostałam bardzo pozytywny background od osób, z którymi się konsultowałam. No i to mi dało odwagę do tego, żeby faktycznie zacząć w tym działać, co jest też szalenie zaskakujące dla wielu osób, że w momencie, kiedy jestem leczona paliatywnie i nie wiadomo, ile zostało mi życia, że ja planuję zacząć Robić karierę. To oczywiście jest wielkie słowo, ale uczę się z nim być i akceptować. I nie umniejszać temu, że ja właśnie to chcę zrobić, że ja chcę robić wartościową rzecz, zarabiać na niej, mieć poczucie sprawstwa, poczucie godności, niezależności finansowej, a nie tego, że ciągle od kogoś coś potrzebuję. W tym miesiącu nie dostałam żadnej jeszcze renty, więc pożyczam kasę od Michała. Potem będzie jakaś renta, albo nie wiadomo co będzie, co nadal nie da mi żadnego. Nawet mnie nie zaspokoi na potrzeby wynajmu mieszkania, co dopiero mówiąc o jedzeniu. Jak chcę odzyskać chociaż w tej sferze jakieś poczucie sprawstwa, niezależności tego, że mam na coś wpływ, bo na resztę mojego życia mam wpływ ograniczony. I jeśli ta myśl o pracy i o budowaniu jakiejś swojej kariery jest dla mnie budująca i dla mnie ożywiająca, to znaczy, że jest dla mnie dobra. To ja ci życzę, żeby to marzenie o sprawczości, o tym, żeby ono też realizowało się w takich przestrzeniach, gdzie, w których jesteś dobra, w których możesz wyrażać też to, co myślisz, ty, czy swoją wiedzę na różne ważne tematy, żeby to się wydarzyło, bo dla mnie i ta rozmowa i to, co obserwuję w tych przestrzeniach publicznych, gdzie się dzielisz swoimi przemyśleniami i swoimi doświadczeniami, to jest coś, co ma ogromną wartość, więc całego serca życzę, żeby te marzenia się jeszcze w 100% i doklarowały, i żeby się wydarzyły, i, i żeby się stały właśnie jakąś realnością, no i co, i bardzo Ci dziękuję za to, że mnie tu do tego roślinnego mieszkania wpuściłaś, że chce Ci się dzielić tym wszystkim, z czym się dzisiaj ze mną podzieliłaś, no, ogromny dzięki. Dziękuję Ci, Piotrku. I no, ja też mam takie poczucie satysfakcji, że powiedziałam o tym głośno, bo to mi też daje odwagę na przyszłość, w sensie, że jak się otwieram przed kimś, jeszcze wiem, że to dotrze do szerszego grona. No to znowu daj mi to jakąś odwagę, że ja znowu, mimo że bardzo się tremowałam przed spotkaniem z Tobą i o tym też Ci mówiłam, to że czuję, że znowu przekroczyłam jakąś granicę i że mogę iść dalej. To mi daje więcej odwagi znowu do kolejnych kroków. Super, dziękuję. Dzięki. Jeszcze na koniec, trochę poza głównym nagraniem, mały dodatek, na którym bardzo mi zależało, żeby też w tej rozmowie wybrzmiał. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał o Twoją historię, i Twoje doświadczenia i spostrzeżenia związane z księdzem Janem Kaczkowskim, bo wasze drogi gdzieś się przycięły. Tak, ja byłam tydzień w hospicjum w płucku u księdza Jana, jako wolontariuszka, chociaż w pewnym momencie ja się tam w ogóle przeziębiłam, aż tam są pacjenci no bardzo poważnie chorzy, to Jan mi mówi, dobra, to chodź ze mną, coś rób przy mnie, ale generalnie do pacjentów to tak na razie na dystans, jeśli się da. No, to było bardzo. To ciekawe przeżycie, ale przede wszystkim przez wzgląd na to, że to nie było takie ciekawe przeżycie, <laughs> bo ja generalnie weszłam. Myślę, że to jest oczekiwanie, czy byłoby to oczekiwanie naprawdę wielu osób, że jak masz spędzić czas z księdzem Mianem, to w ogóle całe jego oświecenie na ciebie spłynie i w ogóle będziesz miał kontakt z kimś niezwykłym, kto swoim każdym krokiem pokazuje swoją świętość, niezależność, swoją w ogóle moc charakteru, no mnóstwo rzeczy. A, A ja spotkałam się z człowiekiem z człowiekiem, który akurat nie miał ochoty ze mną rozmawiać, jak się przywitaliśmy, bo był zmęczony, który bywał jakiś opryskliwy, albo za bardzo zmęczony, albo zniechęcony, albo taki, że już miał ochotę tylko narzekać, bo już tak go wiele rzeczy wkurzało. I pamiętam, że było to dla mnie nieco wstrząsające, że ten jakby obraz, taki, jaki wykreowały media, właśnie może źle mówię, to nie jest obraz, który wykreowały media. Tylko to, co o Janie Kaczkowskim było pokazane, bo to, że on jest niesamowicie ciekawym charakterem, silnym, niezależnym, to wszystko jest o nim prawdą, to nie jest kreacja. Tylko to były jakieś fragmenty, które były najbardziej interesujące o nim, a te, które są mniej interesujące, no to ja się z nimi spotkałam i mogłam zauważyć, kurde, no jasne, robi niezwykłe rzeczy, tak, ten charakter jest niezwykły, ale ogólnie on jest naprawdę pod wieloma kątami taki jak ja. jest Taki zwykły. Są miejsca, w których da się go uwielbiać i takie, które budzą niechęć. No, to było dla mnie niezwykłe, że trochę się przekonałam, żeby robić wielkie dzieła, bo on robi naprawdę wielkie dzieła i uważam, że święte. Naprawdę nie trzeba być kimś wyjątkowym, kto nie ma wad, kto ma absolutnie wszystko przepracowane, kto nie ma kompleksów, kto ma dobrze wszystko poukładane w głowie jest w świetnej relacji ze wszystkimi i ze sobą, że da się zrobić tak dużo, jak on zrobił, da się być tak bardzo do człowieka, da się tak bardzo dużo dawać wartości do świata, jednocześnie będąc tym swoim. Janem, który czasami jest fajny, a czasami jest niefajny. I to było też dla mnie takie doświadczenie uzdrawiające. No bo jeśli on, który jawi się dla mnie jako czasami bus, czasami wredniak, a jednocześnie robi rzeczy święte i robi rzeczy wielkie i ważne i jest bardzo poświęcony temu, czemu się oddaje i nadaje ogromną wartość do świata, no to, to ja może też mogę. To może to jest wiesz nie trzeba się urodzić w jakiejś specjalnej nie wiem złotej szacie czy mieć złoty charakter żeby robić dobro i żeby za tobą chcieli podążać ludzie ja myślę, że Jan ogromnie akceptował to, jaki jest. I że nie starał się za wszelką cenę pracować nad sobą, bo myślę, że to też zajęłoby mu kupę energii. I po prostu starał się to swoją energię przeznaczać dla innych. A to, czy tam czasem był wredny albo pryskliwy, no, no bywa. Bywa, że jestem wredny i opryskliwy, ale też mam dużo rzeczy do zrobienia dla innych i chcę to robić. I to było takie. Ekstra uzdrawiające. No i też widzisz, ja go mogłam podglądać w czasie, kiedy on też miał raka w mózgu. Ja nie wiem, ile on miał lat, jak go miał. Czyli jesteśmy w teraz podobnym do siebie wieku. Podobnym. W podobnym. Jest to dla mnie też często takie teraz przywołujące mi myśli o to, jak on się wtedy czuł, jak on też miał takie, wiesz, momenty poczucia pokrzywdzenia przez los, takiej frustracji, że to nie jest ten czas. I świadomość tego, że on tak miał, trochę mnie dodaje takiej odwagi do zgodzenia się na to, że ja też mogę nie być silna. I ja wcale jako osoba wierząca, tak jak on, osoba wierząca i też pełniąca taką naprawdę pełnowymiarową posługę, że ja wcale nie muszę być przykładem radości na myśl o tym, że, że spotkam się z Bogiem. Dzięki.